Ja ci już to opowiadałem, Piotrek, ale ja chodziłem do szkoły prywatnej na Staszica w Gorzowie. No. I tam oszukiwałem rodziców, bo twoja córka tam chodziła, Klaudia. Tak. I ja zawsze czekałem specjalnie trochę dłużej. Mówiłem rodzicom, że dzisiaj dłużej, później kończę, chociaż byłem dopiero w pierwszej klasie chyba. Mm-hmm. Albo w drugiej. Chodziło o to, żebym czekał przed szkołą za żywopłotem, aż przyjedzie Piotr Świst swoim białym Peugeotem. To był Peugeot Bus. No nie, bo on był taki kremowy. No, bo był trochę brudny, ale, no, ale chyba nominalnie był biały. Nie. Ale słuchaj, ja czekałem za żywopłotem, żebyś ty przyjechał i żebym ja ci powiedział dzień dobry, panie Piotrze. Aha. A ty czasem przyjeżdżałeś w takiej, jak było ciepło, w takiej na ramionczkach białej koszulce, jak no. Bruce Willis. Miałeś złoty łańcuch. No. Miałeś złoty łańcuch. No. No. Cały i... czas mam. Cały czas masz? I ja mówiłem dzień dobry, panie Piotrze, a ty tam dobry. No i ja byłem stary, byłem tak nagrzany, że ja Piotrowi Świstowi powiedziałem dzień dobry. No. A ty nie zwracałeś uwagi na takich tam, wiesz, fanów. Ja miałem takich sytuacji, jak się wprowadziłem do bloku, to mi śmieci wynosili co dzień chłopacy, wiesz, kilka razy dziennie przynosili dzieciaki. Jaki przychodziły, żeby. A ja zawsze coś tam, jakieś suweniry dawałem, nie? Jakie suweniry? No, jakieś zdjęcia. Ale jakieś żużlowe? Tak. A propos suwenirów, bo ty chyba nie wstydzisz się tej historii, bo historia jest kapitalna. Klaudia sprzedawała twoje autografy. Tak, ale w bardzo pięknym celu, bo zbierała na zwierzęta, na schronisko. A, czyli koledzy prosili Klaudia, załatw nam autograf swojego taty. Tak, on z koleżanką jakąś tam razem. Brała zlecenia, a ty podpisywałeś. Handlowały, tak. Ile tych podpisów złożyłeś? A nie wiem, wiesz, dużo no. Fajne czasy, o tym pogadamy. Mówi się żużel. Piotr Świst, wychowanek Polonii Bydgoszcz, jest gościem naszego podcastu. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, witam, cześć. Wychowanek Polonii Bydgoszcz. W Staligorzu. No to dlaczego? Całe życie od początku. Piotrek, dlaczego dałeś się wkręcić? Wiesz. To był test na czujność. Zanim o żużlosach, bo tutaj, bo ty nie zwróciłeś na to uwagi, nie? Mm-hmm. To są żużlosy, to są tematy naszej rozmowy. Aż tyle? Piotrek, zobaczysz, że ładnie nam pójdzie. Będziemy szli po bandzie, ostro. Będziemy szli po bandzie, rozumiesz, chociaż ty bardziej przy kredzie, czy ty bardziej po bandzie? Ty tak bardziej środkiem tam lubię jej zamotać. Ja ci tak szczerze powiem, że wszędzie. Tak? Wszędzie, ale krawężnikowiec błędz. Jemy lody, bo partnerem tego odcinka są lody Gran Gelato od producenta Cascade Dairy. To są jedyne na świecie w ogóle lody włoskie i świderki z kompleksem prebiotycznym. O tych prebiotykach jeszcze opowiem później, ale to pomaga wzmacniać naszą odporność. Gran Gelato jest też na każdym meczu żużlowym w Gorzowie, bo oni wspierają żużel oczywiście i no Gran Gelato to są lody z charakterem. Piotrek, ty znasz tę markę? Znam dokładnie. I mamy lody tutaj. Jak ci smakują te lody? Bo bardzo już próbowaliśmy. Na sponsor klubowy. Tak, oni są na Kevlarach. Kevlara, dużo jemy. Jak są jakieś zawody w Gorzowie, to zawsze Gran Gelato jest. Piotruś. Losowanie. Losowanie, proszę bardzo. Losuj, co ci tutaj przyjdzie. O maturu. Kolejność jest zupełnie jakby nie istotna. Nie, to jedziemy od początku. Dobra. Rozrzucone są, ale... Proszę bardzo. Golob Racing. Jakie ty masz wspomnienia w ogóle? Jak ty dzisiaj myślisz o braciach Golobach i o papie Golobie? Jak jeździliśmy, to były inne czasy i byliśmy zawodnikami, sportowcami. Niekoniecznie musieliśmy się uwielbiać. Rywalizowaliśmy ze sobą, no. Ale teraz bardzo miło to wspominam. Bardzo miło to wspominasz? Bardzo miło to wspominam, oczywiście. Wszystkie te historie... Jak najbardziej. Jest co opowiadać, no. Ale na przykład mam tutaj takie nagranie. Specjalnie zgrałem, przygotowałem, żeby ci pokazać. Zobacz, to jest wypowiedź Jacka Goloba. Z podcastu Mówi się żużel. Mm-hmm. Ja byłem u Jacka w Bydgoszczy, rozmawialiśmy i to mówił o Piotrze Świście wtedy. Ty nie wiedziałeś, że Piotr Świst się młodzieżą teraz zajmuje? Nie wiedziałem, ale się cieszę. Czemu się cieszysz? Dlatego, że to jest człowiek na tym miejscu, który powinien być już od 20 lat w Gorzowie, w międzyczasie, kiedy jeszcze jeździł. To jest wspaniały zawodnik. A wyście się nie... No wiesz, dla mnie jako kibica wtedy Pergo Gorzów, no bo to były tak, te czasy... Tak. Ale byście się nie kochali z tym nie, Świstem. Nie, ale my nie. My najpierw musieliśmy walczyć o siebie i ja i Tomek. No. A że ja byłem, lubiłem się tam trochę pobić, to się biłem. Tomek był trochę inny, bo był bardziej łagodny, ale też... Mhm. Natomiast my jesteśmy rodziną żużlową. My jesteśmy rodziną no żużlową. Dokładnie. Dokładnie. Ale Piotr, ja pamiętam przecież te czasy... Ale to tak jest, to nie tylko żużlowcy, wszyscy sportowcy w różnych dyscyplinach. Na ringu walą się po mordach, leją się, a później się ściskają, no, dziękują sobie. Zobacz, jakie mają też przed walkami. Stoją przed sobą, jeden drugiego z głowy walnie czy coś.
A jak golowy przyjeżdżały tutaj do Gorzowa, to wyście się witali normalnie przed zawodami? Rękę sobie podawaliście? Tak, jak najbardziej. No ale... Jak najbardziej. Piotr, te wszystkie twoje wypowiedzi, bo ty stosowałeś zupełnie inny język, jak już telewizja pokazywała mecze, to były lata 90., druga połowa lat 90., to nie było z tobą wywiadu takiego, który by, gdyby wtedy był internet, to ty byłbyś cytowany po każdym meczu. Ty miałeś taki cięty język, że jak ty spierdyknąłeś, to wiesz. Więc jak to jest? Podajecie sobie rękę, a ty się odwracasz i do kamery mówisz, że nie wiem, że papa macha fuck you mi pokazuje, albo nie, ktoś. Nie, no ale to nie tak od razu. Wiesz, jak to w nerwach człowiek, nie? No. Ale to nie. No, tak Jacek powiedział, że no, teraz na przykład się spotykamy, no to tak to miło wszystko wspominamy, co by nie było. Teraz się z tego śmiejemy, no. No a z Tomkiem jak wyglądały te relacje? Bo u Tomka można było zauważyć, że po odejściu z Bydgoszczy on się mocno zmienił. Myślisz, że dlaczego tak się z nim stało? Może nie tyle, co... No tak mi się wydaje, że po odejściu z Bydgoszczy. Przecież jak on przyszedł w ogóle jak ty zareagowałeś, jak on do Gorzowa przyszedł? Ja wiem, trudno powiedzieć, no. No jak zareagowałem? No jak trudno powiedzieć, no. Albo ci się to podobało, albo nie. Przepraszam, bo ja jem lody. Nie, no, oczy, no co, no, takie jest prawo zawodnika. Ale do Gorzowa do twojej stali przyszedł, rozumiesz? No trudno, co ja miałem na to postanowić. Nie, no ja nie mówię, że miałeś temu zaradzić, no, tylko co ty pomyślałeś sobie? Pewne świętości zostały zakłócone sprzed lat. Zakłócone, bo sam, no, nie tylko ja. No, kibice i działacze, wszyscy po nich jechali, wiesz jak to było. No pamiętam, no. Przecież ja sam kibicowałem. No, policja ich ganiała, bo tutaj też pobili, może nie pobili, ale tam gdzieś... Jacek o tym opowiadał, jak na światłach ich tam na zostawili. Na światłach gdzieś tam ich ktoś zastawił, tam lusterko urwali kobiecie, tak. Później gdzieś w Strzelcach ich zatrzymali. Przywieźli papę do Gorzowa, gdzieś na komendę. No, działo się, no. No ja wiem, ja sam pamiętam, siedzimy w studiu blisko, niedaleko Stadionu Żużlowego, przy ulicy Fabrycznej, czyli tutaj, gdzie jest tak zwany most salowy, w tej chwili nieczynny, kolejowy, ale wtedy się wracało tędy, potoki ludzi tutaj szły po meczach. Nie, no tak, no, ale widzisz, ale do czego zmierzam? To... No. Wszyscy, nikt nienawidzili ich, no krzyczeli, tak. Wyzywali, policja ich przywoziła, a później pokochali. No kibic na pstrym koniu jeździ, no. No taka jest prawda, no. Jak jeździsz, zdobywasz punkty, to jest ho, ho. Ale jak sam jak cię wyrzucą, okej, okay, no. Zmienią cię, nie ma problemu, ale jak sam odejdziesz, to jest problem. Ale ja pamiętam, myśmy się tak nagrzewali, jak były te niedzielne zawody, jak Bydgoszcz przyjeżdżała. Były zawsze dwa mecze w sezonie, na które po prostu oddech był przyspieszony. Czyli z Zieloną Górą i z Bydgoszczą. No tak. Bo to ludzie przychodzili na golobów. Tak, i tam nawet jak się schodziło z tego mostu kolejowego, przechodziło się koło składnicy chyba firmy Brunat w ogóle, która była sponsorem tytularnym. Tak. I tam smołą był taki napis: świst asem, golob kuta. I zawsze przechodziliśmy koło tego napisu i sobie myślę, dzisiaj zbyt gorzej. Dzisiaj zbyt gorzej, no. No były walki, pewnie były walki. Ale ty miałeś takie spinki z Tomkiem na przykład, albo z Jackiem, jak zjeżdżaliście do Parku Maszyn i miałeś ochotę pójść do niego, coś mu powiedzieć w Parku Maszyn? Pamiętam już w Gorzowie, jak Tomek też się oglądał, jechał pierwszy przede mną, ja tam go doganiałem, no bo po prostu zwalniał, był szybszy, ale zwalniał. No i nieraz się człowiek tam gdzieś od płotu odbił, no to adrenalinka i nerwy poszły, to poszłoby się powiedzieć, ale no... A wy kontaktów hamało się człowiek jakoś. Kontaktów tam pozameczowych nie mieliście? Nie dzwoniłeś nigdy do Tomka Goloba, jak byłeś zawodnikiem Stali Gorzów? Nie, nie. Ale witaliście się normalnie. Oczywiście. Ale to było tak, że wy normalnie rozmawialiście, nie wiem, Piotrek, co słychać, Tomek, co słychać, czy tylko witamy się, bo wypada, bo tak jesteście wychowani tylko i tyle. Tak. Tylko tyle. Tylko tyle. Teraz dopiero rozmawiamy. Spotkaliśmy się na gali w tej Warszawie, to porozmawialiśmy, pośmialiśmy się. I jak? Bomba. Ale pamiętam, Piotrek, bo ja byłem na twoim turnieju pożegnalnym w Pile, kończącym karierę, i wtedy przyjechał Tomek. Przyjechał Tomek, ja sam dzwoniłem do niego, prosiłem go, czy by przyjechał. Tam miał takie małe z początku obiekcje. Pamiętam, dzwoniłem, Piotrek, jakby nie, tak, takie coś, jakby nie pamiętał śwista, nie? A może... Piotrek, a świst, nie? A może to była taka sugestia, I później Tomek Gaszyński zadzwonił, że przyjedzie. Ale to ciekawe, że tak zareagował, co? No. Bo ja pamiętam, że myśmy wtedy, nam się udało uchwycić nawet taki moment, kiedy Tomek do ciebie podszedł i to oczywiście było jeszcze przed jego tym wypadkiem na krosie. I wy sobie tak serdecznie się uścisnęliście. I nie wiem, czy to był jedyny taki moment. Nie, no bo to jak był zajebistym zawodnikiem, to trzeba krótko powiedzieć. I to nie podlega dyskusji. To, że był charakter miał taki, a nie inny, no to jest inna sprawa. No ty też miałeś taki charakter. No tak, no. No takim trzeba być. Jak chcesz być, jesteś sportowcem i masz to, wiesz, kurwa, chcesz coś zdobyć, to no musisz być i nieraz i hamem, i skur... Wiadomo. I
Wiesz, no. O co chodzi, nie? No takim Nicky Pedersenem no, trzeba dokładnie, trochę no dokładnie. A Nicky, jak dobrze wiemy, bo o tym między innymi Marek Chućko mówił, w tym samym miejscu siedział, że Nicky to jest aktor, to jest ktoś, kto zakłada kask, wjeżdża na stadion i to jest inny człowiek, ale po zawodach to jest dorany przyjóż gość. No, dokładnie, ja jeździłem w Zielonej Górze z nim jeździłem, no to troszeczkę z nim przeżyłem też i też były spiny takie, że trzeba było trzymać, nie? A z perspektywy czasu, Piotrek, ty wiesz, że ty i Gollobowie w tamtym czasie, w tych latach, chyba 90. lata to był taki najlepszy okres tej waszej rywalizacji i wtedy, no wy napisaliście historię polskiego żużla wtedy. No tak, no tak jak w Bydgoszczy, czy Gorzu przychodził na świst, a nie na żużel, tak jak to do dzisiaj ludzie mówią, no. Opowiadają, tak samo w Bydgoszczy chodzili na Goloba, prawda? Czy jak były mecze reprezentacji, czy klubowe, ligowe, no to wszyscy chodzili na Goloba, nie? Przed telewizorem też się siadało, bo Golobie. Mhm. No. A Jacka? Co o Jacku myślisz? Golobie? Dzisiaj? Co myślę? No, szkoda chłopaka, że to tak się jego wszystko życie, można powiedzieć, potoczyło, bo gdzieś tam w lesie mieszka. Nie widać chłopaka na mieście, nie widać go nigdzie. Siedzi w tym domu, tam jakoś zamknięty, słyszałem. Był w podcaście, to mówił, opowiadał, no. Ale rzeczywiście no, Jacek jest taki trochę odizolowany. No, no jest, jest. On twierdzi, że na własne rzeczy, ale mi bardziej chodzi o to, jak ty Jacka wspominasz jako zawodnika, no bo Piotrek Protasiewicz o Jacku opowiadał, że Jacek jak nie było papy, to był dorany przyłóż. Nie, ale czy tam był papa, czy nie był papa, to z Jackiem był zawsze dobry kontakt. A, o widzisz. Z Jackiem był, on przychodził, pośmiał się, porozmawiał, popytał się, a jak tam u was, a jak co, o sprzęcie, o wszystkim można było porozmawiać. Okej, okay, a na torze? A na torze, no bo to był taki szczupaczek. On tam przykro, ale jeździł fair. Tak? Jeździł fair. On się przy krawężniku kleił często, on się kleił przy krawężniku, Tomek rozprowadzał tam gdzieś po szerokiej, później wjeżdżał do przodu, później zostawał z tyłu, pilnował, bo Jacka szło dogonić. ale dzięki Tomkowi było to ciężkie. No. Jak to się stało, że Jacek w takim razie był mistrzem Polski? Jak on te sukcesy twoim zdaniem? Umiejętnościami, czy sprzętem, czy jak? No bo tam Tomka nie było, jak on indywidualnie wygrywał. On nie był jakoś tak technicznie super jeżdżącym zawodnikiem, ale gaz trzymał, no i Tomek mu dużo w sprzęcie pomagał. No. A co byś chciał sprzętowcy dzisiaj... byli, no. A co byś chciał dzisiaj Golobom powiedzieć? Będą słuchać. No słuchaj, no dziękuję za tyle spełnionych, fajnych lat na torze. Dobrze. Piotr Świst, gościem, mówi się żużel Piotrek. Jedz lody, bo następny, ci tak? Stygną, że tak powiem, tak. Następny żużlos. Ja ci może pomogę trochę, co? Ciężko podnieść. Bo ty masz takie paznokcie krótkie. Nie mam paznokci. Marwice Arena. Marwice Arena, czyli twój... Ty tam zaczynałeś w ogóle. Ja tam zaczynałem. A ci pokazywałem zdjęcie, nie? Nie pokazywałem. Nie pokazywałem ci zdjęcia? Nie. Jak ja zaczynałem? Ja wiem, że ten mini tor zbudował ci tata, nieżyjący już, pan Jan. Tak. I pan Jan podobno był bardzo stanowczym i w takim pozytywnym sensie upartym człowiekiem. Piotrek, jesteś tu? No był. No. Chciałem zdjęcie znaleźć, nie wiem. To później pokażesz. Historia jest taka, że żeby zrobić ten mini tor w Marwicach, czyli niedaleko, bo tam 2 kilometry chyba od domu, tak? Nie. No to mów. Gdzie 2 kilometry? A ile? 500 metrów. No ja metrów. Okrężną drogą pojechałem. Taki park był kiedyś jeszcze za dawnych lata 50. To był sad. Jabłonie, czereśnie. Ten sad później zlikwidowali, tam tylko z boku były jabłonki te i boisko. Na środku było boisko piłkarskie, gdzie jak to mówię, dużo takich klubów, wiesz, ale zawsze się śmiałem, że Zorza Marwice się nazywał ten klub. Zorza? Zorza Marwice. Piłka nożna, B-klasa. Obok później te drzewa powrywali, bo tam się odbywały różne imprezy. I z boku było miejsce, gdzie można było zrobić tor. A w ogóle to była historia, to była inna, no bo ja zacząłem jeździć i pierwsze kroki stawiałem tutaj na Cichej, gdzie Rysiek Franczyszyn z Mirkiem Daniszewskim. Ale to na Cichej co było? Tor. A to ja o tym nie wiedziałem. No jak, no to pierwsi zawodnicy w Polsce z mini toru, no to Franczyszyn Daniszewski. I na Cichej. Na Cichej, tam gdzie Rysiek Franczyszyn mieszkał, mieli tam kawałek pola. I zrobili, oczywiście zrobili bez band. Tor. My tam jeździliśmy kilka miesięcy. I ojciec przyjechał, zobaczył, mówi, dawaj, gdzie ty tu będziesz jeździć? A koniem równaliśmy. No, chcesz odebrać? No, ze Szwecji. No to jak, Zdzichu, dzwoń, to odbierz. Halo, aha. Halo, pani Zdzisiu. Tylko Zdzisiu później, dobra? Dobra, no, bo ja w radiu jestem, wiesz? No to fajnie, no później zadzwonię do ciebie wieczorkiem. Na razie, hej. No bo my jeździmy tyle w Szwecji, będziemy mieć emeryturę z szwedzką, nie? Tak? Czy rentę, no, jak oni tam, jak skończę 65 lat, nie? I papiery, oni mają, nie mają mojego adresu, nie? A, no. A to nie jest żadna tajemnica, nie? Nie, czemu?
A szwedzka emerytura? To, o ile ona jest wyższa od polskiej emerytury? Nie wiem, wiesz, to zależy, ile lat tam pracowałeś też. Nie? To dobre. No. A ktoś jeszcze z żużlowców taki... No wszyscy. Teraz to wszyscy będą mieć. Fajne. Ci, co jeździli. No dobra. Ile lat? Wracamy, Piotr, do Marwic. Aha. Twój tata stwierdził, widząc na cichej tor u Rysia Franczyszyna, że też taki chce. Też taki chce. Mówię, dawaj, synu, zrobimy u siebie, nie? No i wziął ciągnik. No. Zrobił kółeczko, my go tam sobie, ja go sobie tam równałem, kumple mi pomagali, taczka, gdzieś ziemi, jak dziury były, to ziemi gdzieś na pole szliśmy, tą taczką ziemi dowoziliśmy, równaliśmy, a w ogóle tam się działo i kumple jeździli, wszyscy. Ale walec był ze stadionu. Walec był ze stadionu, tak. Zerdzewiały stary walec. Który, tak, no ten pierwszy. Tak, i powiedzieli twojemu tacie, że a jak on ten walec przetransportuje ze stadionu do Marwic, 20 kilometrów. No jak? Przyjechał ciągnikiem taki, o, jeszcze już świętej pamięci, Giżycki, który jeździł też i później jego syn też, Andrzej. Czekaj, o Jezu, Mirek Giżycki to był syn chyba. A Mirek i Andrzej. Tak? Andrzej jeździł w Pile, jeździł w Gorzowie, zaczynał, później jeździł w Pile. No dobrze. No i przyjechali ciągnikiem i tam napisali brak świateł z tyłu farbą i ogień. Przez miasto z walcem? Przez miasto z walcem. A to on tu zwalcował wszystkie drogi w mieście. A jak? Wyrównali. Ile taki walec ważył? Kilka ładnych ton. A to się wodą napełniało czy piaskiem? Tamten miał chyba kamienie w sobie. A, kamienie, czyli jeszcze gruzy, hałasu narobił. Kamienie, gród. Nie, no to było na oponach, wiesz. Aha. Hałasu nie robił. Okej. No. To miał chyba 7 czy 8 kół. Ale to gruby numer z czymś takim przejechał. Nie, 20 kilometrów jest do Marwic. To były inne czasy, wiesz. To jest tam... No tak. Jeszcze jak żużlowy tego, to ci policja tak nie ruszała, nie? No tak. To żużlowca ruszył. Ta. No dobra, i co z tym minitorem? I tam sobie jeździłeś? Jeździłem i... I podobno sporo się tam nauczyłeś, ale ty od początku miałeś chyba smykałkę, nie? Wiesz, ja od dzieciaka miałem takiego kolegę Zenka, który mieszkał blok obok i on był taki pomysłowy Dobromil i robił takie motocykle. A ja mu w tym pomagałem, paliwo ojcu kradłem. Na mnie mówili w ogóle Jasiu, nie? Co ma Jasiu do tego, że kradłeś paliwo? No jak chcesz pojeździć, to dawaj paliwa, to do szopki wężyk ściągałem, napełniłem buteleczki. Wlewaliśmy i jeździłem, nie? Motor jaki miałeś od początku? Ten, na tym minitorze mówię, ile ty miałeś wtedy? 13? Nie, 15. 15. 15 wtedy w ogóle zacząłeś na motocyklu wtedy jeździć? Wtedy zacząłem na motocyklu jeździć. To z czego to znaczy jeździłem już na tych WS-kach ojca, ujeżdżałem sam, prędzej, nie? Jakoś tam 10 czy tam... Ale no. to była jazda taka po polach, po drogach gdzieś, wiesz, ale, a na torze, no to miałem 15 lat. No ale ojciec przecież nie był żużlowcem. No nie był żużlowcem, ale był zakochany w żużlu i całe życie przesiedział naprzeciw startu w jednym miejscu i mówi, że pomoże i będę jeździł na żużlu, to będę jeździł, nie? Jak się taki minitor utrzymuje? To jest tak, że tam jest dużo pracy potrzebne, czy raz zrobisz i tam... Nie, no cały czas trzeba było robić, tak jak ci mówiłem, że taczkami ziemi dowoziłem, bo to się wymiatało, dziury się robiły, woda stała. No to brałem kumpli, gdzieś braliśmy szpadle, taczki i równaliśmy, zawoźliśmy, jak ubijaliśmy nogami, no bo jak to, nie było czym ubijać. Później to już ten wał był, to tam gdzieś się wałem przejechało, a tak to sami wszystko robiliśmy. I rzeczywiście tym minitorem, ten minitor tyle ci dał, że ty jak już poszedłeś na treningi, to od razu wiedziałeś, o co chodzi? Ja pamiętam, przyjechałem na stadion zobaczyć i wtedy bardzo młody był Piotrek Pilarczyk. Gdzie jeździł nawet przed meczami, go tam puszczali jako dzieciaczka. I tak do kumpli mówię, zobaczę, że przyjadę, to będę lepiej jechał jak on. A on już jechał całe łuki, nie? No ja byłem odważny taki, wiesz. No ale Boguś Nowak nie chciał ci dać szansy od początku. Nie chciał mi dać. No przyszedłem i... No ja byłem bardzo niski. Nie sięgałem nogami. Jak siadę na motocykl, nie sięgałem nogami do ziemi. Tak z nogi na nogę. Ale tu mówisz o 500 już teraz. Tak. Uh-huh. No to od razu się na 500 zaczynał. Nie było 250. Nie było, tylko że były dwuzaworowe te jawy. Nie? Mm-hmm. No, tylko że 500 pojemności. No i mówię, że ty mały, za mały jesteś i jak chcesz jeździć, to tam właśnie na cicho mnie. Czyli jakichś numerów z marzlikowych, nie, późniejszych oczywiście nie chciałeś stosować, żeby tam jakieś kozaki mamy brać i żeby się podbijać trochę. Gdzie no to się w gumowcach, w filcakach jeździło, jakiś ojca, pamiętam, ojciec miał znajomego w wojsku, to oficerki takie wysokie były, ojciec laczki spawał. Dobrze, Piotr. Blacha czyli, prosta. Czyli minitor cię dużo nauczył. Nie chcę rozwijać tego wątku, bo mamy kolejne po prostu, wiesz? I to się będzie wiązało wszystko. Zobaczysz. Okay. Bardzo proszę. Jedziemy.
Indywidualnie Mistrzostwa Polski Wrocław. O, no to widzisz, to mamy ten turniej, no tak. O którym zaczęliśmy mówić. No. Z twojego punktu widzenia tamte zawody, tam się wszystko działo w tych zawodach. Wszystko. Tam padał deszcz, jakieś błoto było, ty miałeś ten motor od Walki Wajsa. Walki były. No właśnie. Możesz to wytłumaczyć, Piotrek, tę walkę na przykład? Ja to mam tutaj przygotowane, ci pokażę. Ja ci szczerze nie pamiętam, jak to poszło z początku. Ze mną był kolega z Niemiec. Który miał na imię Manfred? Manfred, tak. Zobacz, no jest. No. Tutaj. No i bracia Golobowie właśnie. Tomek o tym mówi. Kibice w parkingu, czy koledzy danych zawodników po odpici, czy... No, w każdym razie miał nieświeży oddech. Nie powinien się znaleźć w parkingu. I być może ten incydent tutaj należy rozpatrywać, że pan był na niezłym rauszu, nie wytrzymał emocjonalnie i właśnie do mojego brata podbiegł i zaczął wymachiwać rękoma. Nie, no to akurat Tomek powiedział nieprawdę, bo nikt do niego nie podbiegł. To się działo przy moim, blisko, na Edrysie Franciszczym widać było swoich. Tak był. No. No i oni podeszli do nas i... Oni podeszli do was. Tak. Ale tak. To już było, jak już te zawody, rozumiem, nabrały tam tempa, że już te punkty się rozkładały dokładnie, jakoś. Dokładnie. To wiesz co, bo jeszcze Jacek się do tej sytuacji odniósł. Ja poszedłem do Piotra, bo sprzedawali mecz, żebyśmy my nie byli mistrzami Polski. To było układanie przeciwko wam punktacji... Dados... Rempała? Rempała. Dados robi 3-3-0, Rempała robi 2-3-0. Ja poszedłem do Piotra i powiedziałem, Piotruś, na ucho jemu. Tak się nie robi, bo wszyscy w chuj tu lecicie. I Erdmann, ten jego kumpel mnie pchnął, ja w bariery wpadłem. Wtedy były poza parkingiem, tym gdzie motory stały. I wstałem, wyjebałem mu, że padł. No i tyle. Z bani. No z bani, z lacza, no tam mordę dostał, no. No dobrze, jeden Jacek dalej jeszcze opowiada o tej sytuacji. No. Było tak czy nie było? Dzisiaj to Piotrek, to już nie, to ja, są legendy. Nie, to dalej ja, nie ma znaczenia. Nie, ale wcale tak nie było. Nie, podeszli i zaczęli... Nie, ja nie pamiętam, co mówił tam, wiesz, jak to... No w emocjach, o mistrze Polski I Manfred stał, coś się tam... tam wiesz, po polsku, niemiecku. No i Jacek go uderzył, nie? Z bani, no. I z bani z lacza, tak jak powiedział. I zrobiła się afera. No, ale poczekaj, ale podszedł ciebie ten Jacek i na ucho ci powiedział, że Piotruś, tutaj lecicie tam... Nie, ja ci szczerze powiem, nie pamiętam. Ale to, że wszyscy, no, wziął wszystkich do kupy, że tam, że wszyscy jadą przeciwko Golowi. Nie, no są biegi, że się wygrywa, są biegi, że się przegrywa. No ale nie układaliście przeciwko nim tych zawodów. No proszę cię. Znaczy nie, ja nie mówię, że ty inspirowałeś to, nie, tylko że... Nie, a broń Boże. Nie? No deszcz zaczyna padać, ten się przewraca. Oni mieli największe już po tym, w tym biegu, co jechaliśmy, że ja jechałem trzeci i że Jasiu Krzystyniak się przewrócił. Tak, no i już się afera zaczęła, że Krzystyniak się przewrócił, Kolarzewicz z drugi przyjechał. A mi to nic nie dawało. Ja i tak nie, po prostu by nie było biegu, gdzie bym nie jechał dodatkowego mistrza. A i tak bym był drugi, tak bym był drugi. Jakbym przyjechał drugi. No. Jak Rempała stanął. Ale chłopaki tam nie zwalniali, naprawdę nie. No, wiesz, dzisiaj to już nie ma znaczenia, nie? Ale była taka, też tak zaczął padać, ja byłem tak wkurwiony, że to głowa boli, no. Tak mi wszystko pasowało fajnie. Goloba na trasie minąłem. Zepsułem bieg jedyny, co z Rafałem Dobruskim. Który był trzeci w tych zawodach. Był trzeci, ale w biegu bezpośrednim, jak razem jechaliśmy. Dlatego miałeś 14, bo gdybyś Rafała machnął, miałbyś 15, miałbyś mistrza Polski. No, bo tak to bym pojechał i bym w ten bieg spokojnie wygrał. A już po prostu jechał optymalną ścieżką i nie dało go się dogonić, minąć, nie? Ale to ty rozmawiałeś... A Manfreda po tym wszystkim tutaj, to jak bo zaczęli go szukać, wszyscy go szukali, a ja go schowałem do samochodu, położył się na łóżku z tyłu, chodzili, zaglądali samochody, ale jego nie zauważyli. Czyli co, Manfred się schował i po zawodach wyjechał z Wrocławia i nie było tematu? Tak, nie było tematu. To wiesz, żebyście tam numer niezły odwalili z tym wszystkim, nie? No. Ale jakieś kary w ogóle były po tym? Ja dostałem 1000 zł, a tamci reszta nie wiem. To. No Jacek pewnie dostał, no bo wiesz, to wszystko było w telewizji widoczne. Zresztą do dzisiaj to jest na YouTubie jako niezła historia. I Jacek musiał tam dostać jakąś karę. Nie pytałem go, czy jakąś karę dostał, ale ja mam z nim kontakt, to go zapytam. Ja dostałem 1000 zł, ja dostałem 1000 zł. A czy Jacek dostał? No musiał, no przecież jak z bani pociągnął. No możliwe. Wiesz, możliwe. W ogóle to było tak, że tam te wszystkie wywiady, to było super, bo to Polsat wtedy pokazywał. Tam, co się nie wydarzyło, to od razu miałeś reportera z mikrofonem, kamera i od razu była rozmowa na gorąco, nie? Było, tak. No.
Ale to, tobie to przeszkadzało? Ty miałeś świadomość tego, że... Nie lubiłem czegoś takiego, jak wiesz, zjeżdża z biegu i ktoś za tobą lecił, ty wiesz, w emocjach jeszcze myślisz, co tam się wydarzyło, coś źle zrobiłeś, czy dobrze zrobiłeś, a już za tobą leci i ci gitarę zawraca. Ale nie odmawiałeś takich wywiadów nigdy? Często tak i często nie, no. No bo w dodatkowym wyścigu Tomek z tobą wygrał i tam ostentacyjnie pokazywał, że on ci nie podziękuje za ten wyścig. No to on ze startu odjechał, tam było przecież lodowisko na tym tak, górze, nie, to znaczy nie lodowisko, tylko błocko było. Tam nie miałeś nawet jak go dogonić. Nie było ale szans. Co ty czułeś, kiedy, nie wiem, pamiętasz to, jak zakończył się ten wyścig finałowy, znaczy ten dodatkowy, no Tomek dojechał pierwszy i on się wtedy odwrócił, bo to na tym nagraniu widać, on się odwrócił i tak pokiwał, że nie, panie Świst, ja panu nie podziękuję. Może nie podziękuję, albo nie wiem, co sobie myślą. A ty co sobie myślałeś? Nic, no, co miałem myśleć? Nie udało się. Na pick-upie, bo na takim pick-upie później jechaliście do dekoracji i tam jakaś wymiana zdań była między tobą a Tomkiem jeszcze. Takie, ale to było takie raczej hasłowe przekrzykiwanie się to było. No, możliwe, tak to ale nie pamiętam się. Nie pamiętasz? Nie. Wtedy byłeś chyba najbliżej tego Mistrzostwa Polski, nie? Indywidualnego. No tutaj w Toruniu, gdzie byłem, trzeciego mnie zrobili. To było, ja z Golowem wtedy, pamiętam, wygrałem już. Nie z Golowem, a z tym. Bo tak. ja z najsilniejszym jeździłem, a przykładowo Cygielski nie jechał jeszcze z Tomkiem Golowem. Nie wiem. Coś tam było takiego. Ale Piotr, powiedz mi, bo tak, jeżeli chodzi o historię żużla, to Piotr Świst jest wielkim nazwiskiem, ale takim, który nie osiągnął tak naprawdę indywidualnie wielkich sukcesów i tego wszyscy mówią, że no brakuje ci tego bardzo, nie? No, czy już skończyłeś jeździć, więc siłą rzeczy już nie będziesz mistrzem Polski indywidualnym seniorów, nie, ale, tak. ale wiesz, co Słuchaj, na te czasy, jakie były i w tych czasach, na tyle mi było stać, to tyle zrobiłem. No co ja się będę tłumaczył? Nie, a to nie chodzi o tłumaczenie się, tylko co ty czujesz, że tak no, kurwa, szkoda, no szkoda, ale to co mam sobie zrobić? Nic. Zapierdzielało się, kurwa. Jeździło się, nie? Ten finał IMPU we Wrocławiu, to mówię, to są zawody, które szkoda, że jakaś telewizja tego w całości nie pokazuje, tak wiesz, na zasadzie... Ja no to były piękne zawody, no. Nie, no to oni pokazują tylko takie sceny jakieś, nie? No najgłupsze, kurwa. Ale jak całych zawodów ładnych jak były, to nie pokazują. Nie? No tak, to prawda. Finał Mistrzostw Polski przyszedł do historii. Piotr Świst jest po Tomaszu Golowie najlepszym polskim żużlowcem wtedy. Ładnie to powiedziałem, nie? O, wirażowy. Tak, wirażowy. Apator Toruń. Widzę, że wiesz o co chodzi. Ja. To jest mecz, tam chodziło o chorągiewkę. Ja też tak. przygotowałem. Zobacz, jak ja jestem przygotowany. No, bardzo dobrze. Na wszystko mam, wszystko ci tu pokażę. Historia była taka, że to był wyścig w ogóle chyba ostatni, nie? Albo Nie, jeszcze nie chyba. Ale końcówka zawodów to końcówka, była. Końcówka. Tak. Ty jedziesz w żółtym kasku, w niebieskim to chyba Robert Kościecha jechał. Nie wiem, kto... Jagoś pierwszy, wiem. Tak, Jagoś pierwszy. No i co tu się wydarzyło, Piotrek? Z tyłu jechał Jonsson, nie? Targo Gorzów. Ty jedziesz drugi, patrzysz na wirażowego i co, zamykasz gaz? Tak, zamykam gaz. No, on chodził z później jak to, bo tam nie... No nie widać akurat tego właśnie. Nie, ale są nagrania, że widać. On chodził i tak chorągiewką robił. Wirażowy. Czerwoną chorągiewkę tak, miał. Od nogi podnosił się do góry i opuszczał. Podnosił i opuszczał. No ale jak ty to zobaczyłeś, skoro ty jesteś tak bardzo skupiony na jeździe? Nie wiem, trudno powiedzieć. No. Jakoś spojrzałem, no. No i co wtedy było, się wydarzyło? No i co, zamknąłem gaz, wszyscy pojechali i przyjechałem do parkingu i mówię, że wirażowy machał chorągiewką. Nie przyjechałeś do parkingu, zobacz co tu nie? się działo. Tu jest cała akcja. Czy pokazywa? Nie, no to już później podjechaliśmy pod ten. Na starcie stoicie. Na starcie, tak. I dzwoniliśmy, że macha chorągiewką. No i co mówiłeś sędziemu tutaj? No, że wirażowy macha chorągiewką. A sędzia co? Że niemożliwe. A kto tam gwizdał wtedy? Jak gwizdał? No kto był sędzią? Sędzią? Chyba z Poznania... Jurek Kaczmarek, tak. Aha. No ale dobra. No i afera była, widzisz. No afera była, ale co ty chciałeś ugrać? Myślałeś, że telefonem do sędziego załatwisz co, powtórkę biegu? Nie, no a co? A dlaczego nie? No bo jak chcesz udowodnić sędziemu, że zobaczyłeś chorągiewkę, a trzech zawodników nie zobaczyło? No są nagrania, no ty niech obejrzy nagranie, niech zobaczy. Trener Chomski tam nie był zadowolony. No nie, bo nikt nie był zadowolony, no bo mecz był, nie pamiętam jaki tam był wynik. Nie no, wtedy Pergo przegrało, ale to był, ja pamiętam, że to był mecz na styku. Na styku, no. Mhm. Ja nawet nie wiem, czy ja na tym meczu nie byłem, bo myśmy na Broniewskiego, lubię jeździć. A to nie był ostatni mecz? Jaki ostatni? To oni tam mnie rozdawali medali? A może rozdawali? No. Tak, bo tam było full kibiców, już zawsze na Broniewskiego było dużo kibiców, ale mogło tak być. Ale ty w ogóle miałeś takich przygód trochę, bo to była jedna rzecz. Ja się zawsze w gówno gdzieś wplątałem. A jakie jeszcze były historie takie tego typu? Jakie pamiętasz jeszcze? Nie. Swoje? A Flash w Lonigo pamiętasz? O, na przykład w Lonigo. No, to był, bo ty tam byłeś... I akurat dwóch Polaków stanęło, a reszta pojechała, nie? My widzieliśmy, a oni nie widzieli. A jak to tam było? Bo to było tak, że po starcie... No ale to było jakoś na początku biegu, nie? Że ale to... Nie, to było na... Nie wiem, które to było okrążenie. Aha, w trakcie biegu, no. W
trakcie biegu, czy to było właśnie po starcie, to na pierwszym okrążeniu, czy na drugim, i na przeciwległej, i na przeciwległej, na drugim łuku, czy na tym łuku, nie, na drugim łuku, no zdjęcia robili. Ale z trybun. No tam trybun nie było, tam trybun nie było, znaczy, no, bo tam wały, sensie. Wały są, nie? No ale z zabandy w tym za bandy, sensie. No. Za bandy, no i migało światełko czerwone i tak akurat tak się stało, że my stanęliśmy, nie? A kto tam jeszcze wtedy z tobą jechał? Robert Sawina. Chyba Sawina w tym biegu, no i my stanęliśmy, oni pojechali później. Po chwili jadą, no to ciur, to my też pojechaliśmy, nie? Ale to za późno wszystko było. Ale też wtedy byłeś u sędziego? Nie, ale dzwoniliśmy, bo sędzią był Polak, Bartnicki. Lechosław Bartnicki z Gdańska. No. No i co, ale nie szło się dogadać. A gdzie tam? Dogadać. A to był challenge chyba, nie? To był jakiś, czy kontynentalny finał, co to? Bo to było do Mistrzostwa Świata. Do Mistrzostwa Świata, tak. No. Ta. No i oślepili cię. No i oślepili i też była wielka szansa wejść, a się nie weszło. Jeszcze pamiętasz jakieś takie historie swoje związane z takim pechem, że ktoś coś pomachał albo cyknął? Nie. Bo ja pamiętam te dwie historie. Dwie, nie ma. I wtedy mówię, kurde, no... Więcej nie ma. Piotrek, świetny żużlowiec, ale no ale szczęścia to on nie ma. No nie było. No dobrze. O wirażowym w Toruniu tyle powiedzieliśmy. Wiem, że mamy dużo słuchaczy w Toruniu, których pozdrawiam. No i te sytuacje na pewno też wszyscy pamiętają. O kur... Ta, żeś pojechał po bandzie. Co to jest? Falubas 100%. 100% falubas. Ale Piotrek... Nie. Czy ty nie chcesz o tym rozmawiać? Nie, chcę. Jak nie? Dawaj. No to już. Jedziemy. Była taka sytuacja, że... Znaczy, ja myślałem, że po tobie to jednak spływa. To, co się... Znaczy, inaczej. Od początku. Bo dla mnie to nie jest jakiś wielki temat, ale nie możemy tego nie poruszyć. No jasne. Odszedłeś z Gorzowa do Zielonej Góry wtedy, kiedy w Gorzowie nie było jazdy w najwyższej klasie rozgrywkowej i nawet niektórzy ludzie z klubu mówili: Piotrek, masz klub, to poszukaj sobie innego. Tak było. Jeżeli tak masz, to no, bo miało nie być w ogóle klubu, dlatego tak się wydarzyło. A ty byłeś wtedy z jednym z najlepszych polskich żużlowców. Tak, a miałem z tej racji, że miałem sponsora Zielonej Góry, tego Bola? Wojtka Daleskiego Bola, z którym byłem przez 9 lat aż. I czy jeżdżąc w Gorzowie, czy nie jeżdżąc w Gorzowie, to on był zawsze ze mną. No i mi zaproponował. A było blisko i mówię, dlaczego nie? A nie miałeś jakichś takich oporów wtedy, że kurczę, do Zielonej Góry to chyba za no gruby numer? Były trochę, ale wiem, no życie, no co? Praca, jak każda inna. Dają pracę, to się idzie, tylko miałem stamtąd propozycję i... A finansowo to było dobre rozwiązanie dla ciebie? Znaczy ja nie pytam konkretnie o kwotę, nie, tylko... Nie, za kontrakt, gdzie już za kontrakty jeździłem, a tam za kontrakt nie dostałem nic. Zero. Czyli tylko punktówkę miałeś. Tylko punktówkę. Mhm. A to hasło 100% falubas, czy 100% falubas, bo to już jest przez wszystkie przypadki odmieniane, to była prezentacja drużyny przedsezonowa. To była prezentacja drużyny. To była w amfiteatrze, czy gdzie? Tak. I jak to wyglądało z twojej perspektywy? I tak to wyglądało, że nie pamiętam, jak on się nazywa, taki chłopaczek, który tam dużo pomagał na mnie. No i powiedział, i się cieszyli, żeby tak powiedzieć, że to dla kibiców, fajnie tego. Ten człowiek nie pomyślał. Jeszcze Tomek Lolek był, on tutaj, wiesz, też jak on zaczął tego i dałem się wkręcić. Ale on cię zapytał, tak? Czy się czujesz jak 100% falubas? Tak, no coś takiego, nie pamiętam dokładnie. A ty powiedziałeś, że tak? Tak, nie, żeby krzyknął. Aha. Nie, że się czuję, tylko żebym krzyknął. A, że masz no, krzyknąć. No. Znaczy, no, jakby dziwne, żebyś miał krzyknąć na przykład 60% falubas. No, dokładnie, no tak. No. Ale oni mieli swoje jakąś tak, że mówić, nie wiem, czy to była jakaś nazwa jakaś ich, czy coś, no i tak wiesz. No dobrze, ale Piotrek, ty żałowałeś później tego, że tak krzyknąłeś? Znaczy jakby wiecie, no jakby... To znaczy... Nie ma wielkiej sprawy, ale, nie? Tylko nie, wiesz, nie, ale... To ludzi w Gorzowie zabolało. Ale tak, ale zabolało, ale kiedy zabolało, powiedz mi? A bo no wtedy pod tym podpisem, bo ja poszedłem rozmawiać, jak chciałem w Gorzowie jeździć. Mhm. Tylko jak ci proponują, wiesz, 50 zł za punkt i nic więcej. Ale widzisz, w zeszłym roku ja do ciebie dzwoniłem, bo chciałem cię tutaj zaprosić, bo nie ukrywam, zależało mi na tej rozmowie, Piotrek. Ja się z tej rozmowy bardzo cieszę, z tego spotkania i z tego, że mogę do ciebie mówić Piotrze, a nie panie Piotrze. No tak, nie wtedy, ma panów. Jak za żywopłotem stałem pod szkołą, to panie Piotrze, dzień dobry. Ale widzisz, w zeszłym roku jak do ciebie dzwoniłem, a ty wróciłeś do stali, to powiedziałeś tak... Jeszcze nie jest czas na taką szczerą rozmowę, bo ja najpierw chciałbym pokazać, bo nie wszyscy przyjęli twój powrót do klubu, oczywiście w roli trenera, tak jak powinni przyjąć, moim zdaniem. Mm-hmm. Czyli jako legendarnego zawodnika, który tutaj przez lata robił, tak jak mówisz, ludzie przychodzili na śwista nawet, nie trener, co na śwista. I teraz nie wszyscy to przyjęli, ciebie to chyba trochę zabolało, że część ludzi zaczęła krytykować te decyzje, że ciebie zatrudniono w klubie. Wiesz, ale no, ludzie krytykowali. Największą robotę to robi, widzisz, prasa, nie? Zobacz, jaka była nagonka na mnie właśnie, jak się dowiedzieli, że ja mam tu przyjść.
Była nagonka. Była nagonka straszna. Wąs tym falubazem stąd. Tak, i do dzisiaj z tych, co pisali, mówili, nikt ze mną nie rozmawiał. Nikt, rozumiesz? To oni tylko czekają, żeby coś się wydarzyło, takiego mu teraz damy, bo coś tam zrobił, czy tego, wiesz? No. Oni tylko na to czekają. A nikt nie przyszedł, powiedział, ja fajnie, piątej, że nie wiesz. A ty mistrza Polski zrobiłeś? No. W 250-kach z chłopakami. No to chłopak zrobił, nie wiesz. Nie, no ja wiem, ale no ty byłeś trenerem, że jeździłeś. No tak, tam, no, z nimi, no. To jeszcze do tego dojdziemy. Piotrek, ale podoba mi się, naprawdę mi się to podoba i to... Jak masz miękkie serce, to będziesz mieć twardą dupę. Twarda dupa Piotra Twarda Śwista, dupa, proszę jedziemy. Bardzo. Zwycięstwa. Piotrek, powiedz, z pokonania których żużlowców ty jesteś najbardziej dumny w swojej karierze? Indywidualnie, w poszczególnych biegach. Nie mam. Wygrywałeś z Jancarzem? Ze wszystkimi się wygrywało i ze wszystkimi się przegrywało. Dzisiaj wygra z najlepszym, a w następnym biegu przegra z najsłabszym, no bo takie są... No dobra, ale nie odhaczałeś sobie na przykład, że pokonałeś... Nie, pewnie, że się cieszyłeś, się wygrywałeś i z Nielsenem i z Perem Jonssonem. W tamte czasy, jak my tam jeszcze dziadowaliśmy tutaj, lata 80., że się z nimi wygrywało. No bo to byli wielcy obcokrajowcy w kolorowych kombinezonach. Przyjeżdżali samochodami obklejonymi, a my takie dziady, wszystko i standardowe te butniki. Pamiętam na tych motocyklach, jak miałem ten wypadek w Austrii, to miałem zamówione od Simona Crossa, Anglika, różowe takie butniczki fajne, ale fajnie się zachował, bo już... dla świętego spokoju przyniósł, bo jak już ja tam walnąłem w tej Austrii, to przyniósł te butniki i dał mechanikowi, żeby mi to dał, nie? No to fajnie. Ale na przykład z Rickardsonem, jak wygrywałeś? No też się człowiek cieszył, no pewnie, bo... jak najbardziej, no sześciokrotny mistrz świata, nie? A to mówimy o Rickardsonie, który jeździł w Tarnowie, czy który jeździł później? Bo wyście, Piotrek, ty... Ja mam takie gdzieś zdjęcie, pamiętam, nie wiem, co to był za turniej w Gorzowie właśnie Rickardsona, ale to za gówniarza jeszcze pamiętam. Jak wchodzę za Rickardsona, tak fajnie widać jego i mnie, jak ja za niego tam wchodzę przy płocie i go mijam. To gdzie on wtedy jeździł? W Zielonce, czy jeździł w Tarnowie? On jeszcze wtedy w Polsce nawet nie jeździł. To był jakiś międzynarodowy turniej. Bardzo piękne zdjęcie, fajne, ładne. Bo ty też pokonałeś, dużym wydarzeniem było pokonanie Edwarda Jancarza, nie? Dla ciebie. No w sensie w jednej drużynie jechaliście, ale przyjechałeś przed nim. No przyjechałem przed nim. Bo ty z nim w parze jeździłeś. Tak, w Zielonej Górze bodajże. Tak. W Zielonej Górze na meczu ligowym. Śmiał się, pamiętam, śmiał się. Ale śmiał się, czy się cieszył? Cieszył się, z radości, no, dokładnie. No ty byłeś takim jego dzieckiem. My byliśmy, gdzieś to zdjęcie w domu takie miałem na prezentacji, nawet z sobą tak rozmawialiśmy, śmiał się ze mnie tam, nie? No to było właśnie, on był wtedy po tym, wrócił po tym nieszczęsnym upadku w Gorzowie. I później zaczął jeździć jeszcze. Aha. No tak, on zaczął jeździć, ale później do Krosna chyba jeszcze poszedł. No jako na trenera, tak, jako trener. No i tam w Krośnie skończył. Mhm. Dla ciebie, jak ty jako kilkunastoletni chłopak odczytałeś ten gest przekazania tobie plastronu? Bo Edward Jancarz nie miał żadnych wątpliwości, że to tobie należy się ten plastron, czyli takie, wiesz, namaszczenie, to mój następca. No wiesz, ja się wzorowałem się na nim, jego taką techniką, można powiedzieć, że dzień tak nas uczono, tak sobie wkleiłem to do głowy. Podobną sylwetkę mieliście w ogóle, jak jechaliście w parze, to nie wiadomo było, który jest który. Dokładnie, podobało mi się to, no jeszcze jak jeździłem w jego kombinezonie. Tak, no i tak sobie to wkleiłem i jakoś to spodobało mu się, bo tak... Pamiętam, mecze były takie, później mi opowiadali też, że mecz mieliśmy w Tarnowie i też pamiętam, bo to było jak cholera, bo po deszczu. Ja taki jeszcze, no gówniarz nieopierzony i goniłem, nie pamiętam kogo tam goniłem i właśnie w parku mówili, zobaczysz minie go, nie? No i minąłem go, udało się, nie? No, no takie, wiesz, fajnie było. A Edward Jancarz, bo jak ty przyjąłeś te informacje o... Ty się spodziewałeś, że... Znaczy, no... Głupie pytanie, nie mogłeś się spodziewać, ale widziałeś, w którym kierunku idzie życie Edwarda Jancarza po tym, jak on zakończył karierę i po tym, w jakie on się zaczął kłopoty pakować? No nie bardzo właśnie. Wiesz, poszedł do tego Krosna, a później tak o nim troszkę przycichło, nie? No. Nikt nic nie wiedział, nikt nic nie mówił, nie? Ale wiedziałeś, że on tak bardzo w gorzałe idzie? Nie. Bo on pobrał się z... Żona go zamordowała, to nie jest żadna tajemnica. Tak, dokładnie. I oni mieli chyba wesele w Mieszku krótko przed. No to nawet ci powiem szczerze, nie wiem. Ja ostatnio znalazłem też jakoś, wpadło mi w rękę zdjęcie, gdzie rok, to było rok prędzej właśnie, siedzieliśmy na balu w Mieszku, przy jednym stoliku. Tak.
I też się tam, no wesoło było po prostu, nie? No takie zdjęcie znam. No impreza była, no, impreza była. I właśnie mówię do żony, patrz, rok prędzej, przed rok, to jest zdjęcie sprzed roku. Przed śmiercią. Przed śmiercią, no. Oni już wtedy byli razem, nie? Tak, 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 tak. A kiedy ty ostatni raz widziałeś? Pamiętasz ten moment, kiedy widziałeś Edwarda przed śmiercią? Nie, nie pamiętam. No, powiem ci, że ja mieszkam niedaleko tego domu, jego na Chodkiewicza, gdzie on zginął. Tam w ogóle wisi takie zdjęcie na plexi wydrukowane, duże. Chyba meczu z Falubazem w ogóle. On tam, od strony kładawki to wisi. No to jak tam przychodzę, a czytałem, bo opublikowany został raport, taki opis dokładny tego, co się działo. Czytałeś to? Nie. Wiesz, to strasznie wyobraźnię pobudza, ale czytałem dokładnie, bo on tam wtedy wrócił, też ona zeznawała. To taka notatka policyjna jest z tego wszystkiego. Będzie straszne, ale dobrze, Piotrek, czyli generalnie pokonałeś... Jest jakiś żużlowiec, którego nie pokonałeś, a chciałeś go pokonać? Wiesz, nie wiem. Richardson, Kramp, wiesz. Już później. Nie wiem, nie, chyba nie ma. A myślisz, że... Czy ty myślisz, Piotrek, że ty byś Bartka z Marzlika pokonał? Gdybyście mieli sposobność startować ty w swojej najwyższej formie i z Marzlik w swojej najwyższej formie? No pewnie, że tak. Tak? A ja. Pewnie, że tak. Ja oglądam biegi, jak on jeździ między tyczkami, no to mówię, oni nie oglądają biegów. Jak on jedzie? Gdzie on jedzie? Gdzie ja go atakuję? To jest takie błędy robią głupie, że to się w głowie nie mieści. No ale jakie błędy głupie robią? No, bo on ma jeden styl atakowania. Albo idzie, on zauważyłeś kiedyś, żeby on kogoś tak minął cały łuk po płocie? Po płocie nie. Nie, on zawsze przycina. No. Zawsze. A on jeździ, jak pamiętam, kilka takich Grand Prix było, no to nie jedno. Gdzie na styku jechał, gdzie już mu punktów może braknąć i przegrywa start. Wszyscy wiozą się, bo każdy chce z nim wygrać, wiozą się, patrzą tylko na niego, na nikogo innego. A on zadają się gdzieś tam pod tą przycineczka i mija wszystkich. No, ale to mija wszystkich. No to Czugunow, kojarzysz zawodnika. No oczywiście. Powiedział, że wszyscy robimy, on sam powiedział o sobie, my wszyscy robimy ten sam błąd. No. Jeżeli za nami, wiemy, że za plecami jedzie Zmarzlik, to wszyscy staramy się myśleć, którędy pojedzie Zmarzlik i się sypią błędy jeden za drugim. I jedź do przodu. No, nie oglądaj się. Nie oglądaj się. Ile metrów się traci przy odwróceniu się? Dużo, no. Tak? No. Ja też się dużo oglądałem. No właśnie, co chciałem powiedzieć, się oglądałeś. No. Ty robiłeś dwie rzeczy. Oglądałeś się i ty puszczałeś chyba lewą nogę. Do tyłu, za bardzo wolno do tyłu. Brałem, no, ja zawsze miałem tutaj nogawkę obdartą, że za kilka, można nawet powiedzieć kilkanaście razy w roku musiałem robić, łatać, bo od sprzęgła podarta była, nie? No ale ja lubiłem, Piotrek, ciebie oglądać, nie ma co mówić. Bardzo proszę, następny żużlos. Jak ci się te żużlosy wyciąga? Dobrze, daję radę. Widzę, że nie jesteś zadowolony. Ciężko idzie, ale... Rzeszów. No to do Rzeszowa poszedłeś. Do Wampuru to był chyba Wampur wtedy, nie? Wampur, Rzeszów. Tak. Wtedy trenerem był Marek Cieślak. Tak. Antonin Kasper tam jeździł. Kasper, Joe Screen. Joe Screen? Uj, jaka tam była ekipa. Była, no. Ja pamiętam, bo tam Krzysiu Hołyński pojechał jakąś prezentację wam prowadzić. To pierwszy rok tak było, nie? No. Pierwszy rok. Tak. Zrobiliśmy medal nawet w tym. Brąz chyba wtedy mieliśmy. Brąz mieliśmy, tak. No ta. I, ale tam w ogóle jakaś prezentacja odjechana była, tam jakieś klapsy, jakieś tam, nie wiem, co tam się nie działo. Ja widziałem fotorelację z tego. Ta? Krzysiu Hołyński jechał z Gorzowa do Rzeszowa prowadzić tę imprezę tam. Znaczy ja wiem akurat, co on czuł, bo sam jeździłem do Rzeszowa przez 5 lat. Ale czy ty nie miałeś takich, Piotrek, jakichś oporów, żeby do Rzeszowa iść na drugi koniec Polski? Przecież z Gorzowa kiedyś były inne drogi. Ile się z Gorzowa samochodem jechało do Rzeszowa wtedy? Nie, ja to robiłem w 8 godzin. No gdzie? Nawet, tak? Nawet szybciej. Ale busem się tak bujałeś? Tak, tak. To ty musiałeś mieć ciężką nogę. Kupiłem busa, jak policja miała te niebieskie Volkswageny takie, nie? Transporter. No, TDI 2,5 litra. Turbo niebieski, światłami się migało, wszyscy zjeżdżali z drogi. Ale nie miałeś tych bulajów, nie miałeś. Kogutu, nie, nie. Ale to, a ty prowadziłeś samochód do Rzeszowa? Często tak. Bartka Surmacza pozdrawiamy, bo Bartek Surmacz był moim sąsiadem, a twoim mechanikiem. Tak. Dzisiaj macie dobry kontakt bardzo zresztą. Dobry, tak. I fajnie, natomiast, czyli ty jeździłeś. A to a propos Bartka, to Bartka tata... Jak ja miałem wypadek, pamiętam, w tym 90 roku, to ja całą zimę, po tym wypadku, całą zimę pracowałem u naszego paczpana. U Władysława Komarnickiego, przetłumaczę. Tak, w firmie. Ja budowałem,
można powiedzieć. Ale taczką jeździłeś? Nie, busem jeździłem i z tym, z zaopatrzeniu takim. Aha. Tam gdzieś tu herbatę zawieźć, tu kawę zawieźć pracownikom, to gdzieś tam przywieźć jakieś rusztowania, nie rusztowania ze Szczecina, pamiętam byłem. To musiało robić wrażenie, jak herbatę przywozi Piotr Świst. No fajnie, wesoło było, no co. Praca jak każda inna, no co. Ale a propos, ja też pracowałem na całą budowie. Zimę, nie, całą zimę nie. Pracowałem chyba ze 3-4 miesiące, a później zobaczyli, że za dużo, tak powiedzieli, że za dużo pieniędzy wydają i musiałem skończyć pracować. Aha. No, ale to Piotrek, przy okazji mi się historia przypomniała. Zaraz do Rzeszowa wrócimy jeszcze na chwilę, ale ja mieszkałem na osiedlu Piaski w Gorzowie. Bartek Surmacz mieszkał klatkę obok wtedy. Ja ci opowiadałem tę historię. Byłem dzieckiem, no i była taka strasznie przykra sytuacja, że zimą właśnie, pamiętam, że to była taka dość mocny mróz wtedy był, jakiś styczeń, luty, i myśmy się tam bawili w niedzielę, taki ponury dzień był. No, ale z chłopakami coś tam żeśmy chcieli zawsze pobandziorzyć, a było nas trochę tam w tym bloku mieszkało. Bartka akurat wtedy za mi nie było, bo Bartek był, różnica wieku była między nami duża, ale poszliśmy tam na łąki, jakieś glina, takie rzeczy, osiedle domków tam się już rozrastało, no i znaleźliśmy, no niestety nieżyjącego pana, taki bezdomny był, kojarzyliśmy go z widzenia, no on po prostu gdzieś musiał się przewrócić w nocy i zamarzł, przykra sytuacja. Oczywiście nie było komórek, więc tam któryś z nas pobiegł do tych domków, żeby po policję zadzwonili, policja przyjechała i my tam wszyscy, no wiadomo, jak to dzieciaki, no dramat, widzimy martwego człowieka, no ale mimo wszystko, wiadomo, że młodych chłopaków takie rzeczy, policja przyjeżdża, to interesuje. I patrzymy, a tutaj Świst. Świst przyjechał. Yeah. I ja pamiętam, że sam leciałem do domku jednorodzinnego, tego, gdzie dzwoniłem po policję, dzwoniliśmy. Pani mi dała takie karteczki biurowe, takie kwadratowe, długopis i lecieliśmy do ciebie, żebyś tam autografy. Stary, co tam się działo? Tutaj leży martwy człowiek, nieboszczyk, tutaj policja, no. A tu Świst autografy rozdaje. No. Ale co ty tam zrobiłeś, Piotrek? Pamiętam, byłem u kolegi. Wtedy w niedzielę. Jakoś tak się zdarzyło i dowiedzieliśmy się, że taka sytuacja tam jest. A on tam miał trochę wspólnego z policją i mówi, dawaj, idziemy zobaczyć. No i wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy tam. No i autografy przy okazji. Tak. A często tak miałeś, że w ogóle byłeś bardzo rozpoznawalny w Gorzowie? Byłeś, nie? Bardzo, za bardzo trochę. Za bardzo? No to nie wiesz, to jest, masz dwie strony medalu, nie? Dużo ludzi cię, wiesz, zaczepia i musisz sporo stanąć i porozmawiać, a nieraz nie masz czasu czy coś, to później już jesteś niedobry, bo nie chciałeś, wiesz. Gwiazdorzy, ten Gwiazdorzy, nie poznają. No o to chodzi, no. Ale w Rzeszowie też tak byłeś rozpoznawalny, wracając do Rzeszowa? Też. O, to gdzie nie pójdziesz, to, no. To problem. A miałeś jakąś taką kiedyś nieprzyjemną sytuację, że ktoś na przykład naprawdę był taki, no niemiły, chamski, że nawet tam mogłoby dojść do jakiejś spiny mocniejszej, czy nie? Mówię o kibicach, sytuacja, wiesz, ulica gdzieś, stacja benzynowa, jakieś takie były. Historie. Były. W Gorzowie były. Czy gdzie? Nie. Zdarzały się, gdzie by to nie było. Ale dochodziło tam do jakichś takich rękoczynów? Nie, broń Boże, nie. Ja tu jesteś spokojny chłopak. Ja spokojny chłopak. No. A ten Rzeszów, bo czyli mówisz, że dojazdy cię nie męczyły do Rzeszowa. Nie, no ja wyjeżdżałem sobie, jechałem w czwartek i nieraz siedziałem tam tydzień i dwa. Jak były zawody, gdzieś tam blisko musiałem jechać i koło Rzeszowa do Krosna się jechało, też tam pamiętam. No to siedziałem dłużej. A zabierałeś? Jechałem w czwartki sobie, na piątek na trening, spałem, jechałem gdzieś tam, było prosto na trening. Odjechało się trening, spało się, sobota, robota przy sprzęcie, a w niedzielę zawody. A zabierałeś tam panią Mirelę? Tak. Czyli normalnie taki rodzinny wyjazd się z tego robi. Rzeszów w ogóle taka otwartość duża tam jest, nie? No. Też to odczuwałeś? Nie, fajnie, bo naprawdę bardzo miło wspominam. Zresztą wszystkie kluby, w których byłem, to miło wspominam. No, tylko to wiesz, Rzeszów to wtedy był taki topowy, no bo tam były pieniądze, nie? Były pieniądze, było oparcie na to, nie? No, żeby wreszcie jakiś wynik tam osiągnąć, nie? Mhm. Później po tym Wanpurze był KKR Stal Rzeszów. Takie mieliście plastrony biało-niebieskie. To jakaś firma, pamiętam, z tego z Krakowa, czy skądś to była? Tak? Coś było, no. Krajowy, to chyba kibice z Rzeszowa, jak nas słuchają, to pewnie wiedzą, o co chodzi z tym sponsorem, ale ja pamiętam, że to się nazywa, że ten skrót KKR to był Krajowy Klub Energetycznego Rabatu. Cokolwiek to znaczy. No ale to firma chyba tam wielkiej kariery nie zrobiła. Nie zrobiła wielkiej kariery, no i zaczęło się powoli to tam troszeczkę sypać. No dobrze, Piotr, to Rzeszów wspominasz dobrze. Bardzo dobrze, tak jest. Co tu mamy? Stal Gorzów. Ty Stali Gorzów zawdzięczasz całą swoją karierę? Czy całą? No w sensie takim, że wiesz, no gdyby nie Stal Gorzów, nie byłbyś żużlowcem prawdopodobnie. Nie, no byłem wychowankiem Stali Gorzów i mieszkam tu i żyję i teraz jestem trenerem Stali Gorzów, młodzieżowców, także no, w zasadzie tak. Mhm. A z zawodników, bo tak. Na przykład z Bogusiem Nowakiem masz dzisiaj częsty kontakt? Nie.
Ale... Znaczy, jak trzeba, to, no, to jest kontakt, nie? Właśnie, bo wiesz co, bo ja słyszałem w ogóle taką opinię, że ty nie do końca, że jakby to środowisko dawnych żużlowców, a jest ich coraz mniej, was coraz mniej, no bo wiadomo, wszyscy się starzejemy, no że to nie ma jakiegoś takiego zwartego środowiska. Jest ta grupa dawnych zawodników skupionych wokół Bogusia Nowaka. Tych starszych. Na których ty się jeszcze być może wzorowałeś, ale później to tak nie bardzo się trzymacie jakoś tak, żeby... Słuchaj, większość zawodników jest rozrzucona po świecie. Rysiek Franczyszyn jest w Szwecji, Mirek Daniszewski jest w Anglii, Robert Fliss pracuje u jakiegoś tam zawodnika. U Matiasa Nielsena chyba. Teraz w Poznaniu będzie. Mariusz jest w Ostrowie, a reszty tam jest u nas na stadionie. No jest Piotr Paluch, jestem ja, jest Jarek Gała, jest Paweł Nidził, jest Piotr Rębas, jest Rafał Pacholak. No zobacz, już 6 naliczyłem. No jest, rzeczywiście. No to tak poukrywani trochę są. No. Ty, a co myślisz o takim rozwiązaniu? Jestem ciekaw, co powiesz. No bo Stanisław Chomski, trener, powiedział, że on już jeszcze rok popracuje. Mhm. Znaczy tak wynikało z tej jego zapowiedzi zeszłorocznej, że 2 lata i odchodzi. Mhm. O tym się mówi w klubie dzisiaj, że Stasiu będzie kończył rzeczywiście? Nie, nie. Ale o takim rozwiązaniu co myślisz, żeby na przykład Mariusz wrócił do Gorzowa i żebyście wy, szwagrowie, byli, prowadzili Stal Gorzów na różnych szczeblach? O człowieku, to by się to nie chciał, żeby się, kurde, na szworakach... Ale na czworakach w jakim sensie? Nie, no... Rozumiem, ale to powiem ci, to było wymowne, co powiedzieć. Wystarczyło jedno słowo, Piotrek, twoje. Jak ci lody, Piotrek, smakują? Bardzo dobre. Trzeba te lody posmakować, żeby zrozumieć, o czym mówimy. O czym mówimy, dokładnie. Tak, bo są bardzo smaczne, a dodatkowa zaleta to jest to, że one pomagają, mówimy o Gran Gelato oczywiście, od Cascade Dairy. One pomagają wzmacniać naszą odporność, co jest bardzo ważne jesienią i zimą w ogóle. Ale to jest wszystko dzięki kompleksowi prebiotycznemu, który wchodzi w skład lodów Gran Gelato. Prebiotyki to są składniki pobudzające wzrost lub aktywność korzystnych dla organizmu bakterii obecnych w jelicie grubym. Ale mądre rzeczy czytam, piękne. Co? Dla sportowców jest też dobra wiadomość i nowość. Gran Gelato ma w swojej linii produktów wysokoproteinowe lody z zawartością dużą białka i bez użycia cukru, i są też lody wegańskie. Twoi podopieczni też, jakby oprócz tego, że są wspierani przez Gran Gelato i Cascade Dairy, to też jedzą. Jemy to na każdych zawodach w Gorzowie. Jak są zawody, to zawsze przyjeżdża busik, z którego bardzo często korzystamy. To a propos, i bardzo dużo. Piotrek, to następne. Dostali jeszcze, w międzyczasie wracamy, bo tu co chwilę jakaś anegdota wjeżdża. O, co to jest? Ten jakiś wyrywny. Kapucha. Czy ty znasz pojęcie kapucha, Piotrek? A jak? Co znaczy kapucha? No, mówili na mnie kapucha. Bo ja tak, wiesz, ze śmiechem do klubu, jak Andrzej Kowalczyk, jeszcze Darek Krasuski, jak oni... No. Lata 10. Antek Galiński. Nieżyjący już, niestety. Nieżyjący już, szkoda człowieka, bardzo dobry człowiek. Tak. Bardzo dużo mi pomógł. No i ja zawsze do klubu, jak przychodziłem, to... Jest kapucha? Ze śmiechem, tak fajnie, nie? I co mówili? Nie ma kapuchy. No, to Piotrek, ja wyciągam tę starą kozę. A ty wypierdź z tego biura, jakiej kapucho, wiesz. No. Kapucha, czyli gotówka. Gotówka, przecież kasa. Kasa. A to było tak, że po meczu dostawało się kapuchę? Nie. Aczkolwiek nieraz tak się zdarzało. Jak gdzieś trzeba było jechać do mechanika szybko czy coś, no to jakieś tam zaskórniaki, czy to sponsor, bo wiadomo, że nie można było tych pieniędzy jeszcze tam z zawodu ruszać, to jakiś sponsor, czy ktoś tam pieniążki już zanadrzu dał. Z biletów było w kasetkach, to trzeba było policzyć, wszystko zaksięgować. Dokładnie. I dopiero wtedy Antoni Galiński w Szelkach. Tak. On zawsze takie krótkie kroczki stawiał, nie? Tak. Wąsik Hitlerka, nie? Tak było, ale bywało tak, że nie było kapuchy i ty wtedy jakby, jak reagowałeś, jak nie ma kapuchy? Nie, no słuchaj, jak jeździsz, wykonujesz swoją pracę, ty wykonałeś, no to ci się pieniądze należą, prawda? Podpisałeś kontrakt na jakichś zasadach. Podpisałeś kontrakt na jakichś zasadach, a to jest taki sport, że no bez pieniędzy takich bieżących no nie zrobisz nic. No musisz inwestować w ten sprzęt, żeby każdy rolnik, jak zasieje zboże, to musi jeszcze nawozu dać, odżywki jakieś, żeby to zboże urosło, nie? Żeby plony zebrać. Tak samo tutaj, no. Nie, że raz zainwestujesz, już sobie jeździsz i chodzisz cały rok. Musisz na bieżąco to wszystko robić. Elektryzujące zawsze w takich rozmowach są tematy, czy wszystkie kluby, znaczy to dzisiaj nie ma żadnego znaczenia, ale czy są jakieś kluby, które się z tobą jeszcze nie rozliczyły? Mimo tego, że już dawno skończyłeś karierę. Tak, zostałem. To jest Lublin.
bo ty jeszcze w Lublinie przejeździłeś. Lublin i Piła. Ale ta Piła, w której kończyłeś karierę? Tak, tak. Aha, czyli ten turniej pożegnalny, to wszystko? Tak, tak. Czyli miałeś ksywę Kapucha? No to z tej racji, że tak mówię, no to tak, to nie była ta ksywa, ale działacze tak na mnie mówili Kapucha, nie? Kapucha. Co ty wymyśliłeś? To jest termin pochodzący od ciebie. Tak, dokładnie. A bywało tak... Nie, ja to wziąłem, bo to Andrzej Kowalczyk kiedyś tak mówił. Aha. I ja zacząłem tak później mówić, nie? No a jak nie było Kapuchy, to co? To się rzeczywiście się wyciągało jakiś gorszy silnik, gorszy motocykl i się robiło na złość, nie? Gorszy, czy tam po prostu jechało się na tym niezrobionym, no. No i wtedy wynik był gorszy. Wynik był gorszy. I do tego przychodzi dziennikarz jeden czy drugi, na przykład Rysiu Rachlewicz, Rysia Rachlewicza znasz? No oczywiście. No, Rysiu przychodził, mówi: panie Piotrze, czy tam, nie wiem, po imieniu byliście? No. Piotrek, co tam wyszło, że tak gorzej trochę, to co mówiłeś wtedy? Nie ma Kapuchy. Ale mówiłeś to publicznie, że nie ma Kapuchy? No a jak? No i dobrze. Proszę bardzo, następny. Właśnie byłem ciekaw, czy ty się do tej Kapuchy przyznasz, czy nie przyznasz. A czemu nie? Fajki. Tak nazywałem tego żużlosa? Pokaż. To chyba... Ty, no fajki, rzeczywiście. No, chyba o jaranie chodzi. No. To ty paliłeś. No, jarałem jak głupi. Człowiek głupi, no. No. Ale to wiesz... A czy umówmy się, że wtedy dużo zawodników paliło. To później, teraz dopiero człowiek rozumie, co to było, nie? Mhm. A kiedy ty rzuciłeś fajki? Oj, rzucałem i znowu jarałem. Raz 5 lat już nie paliłem. I później znowu głupi zacząłem. To było tak, wiesz, zimą nigdy nie paliłem, można powiedzieć. Tylko w piecu. Tak. A później przychodził sezon, jedziesz, fajnie jeździ, coś, kurde, nie wychodzi. Mówię: kurwa, nie palę, nie piję, nigdzie nie łażę, nie szlajam się i nie idzie, kurwa, i z nerwów. Zapal, a daj, kurwa, jednego, nie? I jest, zapaliłeś jednego i później znowu jarałeś, nie? A jakie papierosy paliłeś? A różne, wszystkie. Ale od sportu zaczynałeś? Jakiś nie. Kresowy? Nic takiego, nie. Radomskie? Nie, pamiętam za gówniarza nawet, jak łebki byliśmy, to gdzieś tam kupiliśmy gdzieś się załatwiło paczkę jakichś tam cygaretów, szło się gdzieś tam, wyjaraliśmy w 10 minut, kurwa, paczkę i już, nie? No. Ale wiesz, bo ty, Piotrek, wiesz, jakie to są obrazki, jak ja na przykład czasem przygotowuję... Ja sam widzę, co człowiek teraz dopiero teraz wstyd. Ty wyciągasz motocykle z buza i ty palisz papierosa, trzymasz papierosa w rękę. No. Jak to wyglądało? No, masakra. Wyobraź sobie dzisiaj Bartka z Marznika z papierosem. No, masakra. Przecież to jest jakiś absurd. Ale ty jak rzuciłeś fajki, to nie przytyłeś w ogóle. Ty jesteś chyba szczuplejszy niż nawet jak jeździłeś, czy nie? Nie, no 7 dych ważę. A jak jeździłeś, to ile ważyłeś? 60, 61, 62. Bo to zobacz... A później taką ustabilizowałem taką wagę do 65 kg, nie więcej. A wracając jeszcze do fajek, to jak były zawody, to między biegami paliłeś w parku maszyn, czy jak też, to się odbywało? Zdarzało się. Tak? Zdarzało się, no. Bo to, czekaj, kto to był? Teraz, żebym nie pomylił. Jason Lyons? Któryś taki był, bo to Skóra opowiadał. No. Że on odpalał fajkę... Fajkę od fajki? Nie, to nie Lyons. Mi się wydaje, że to chodzi o tego Fina. Kai Laukkanen. A może Laukkanen? Laukkanen. To ten faję palił, gasił i Tom odpalał. On i następnym odpalał, palił. Kładł, tak. Jechał bieg, wracał, to jeszcze dopalał. Jeszcze dopalał, tak. Ta. No, ale to gdzie jest kondycja, a gdzie są papierosy? No przecież to się gryzie. Nie, to kondycja nie, to wiesz, to masz małą wydolność jakąś tam puls do biegania, do tego, ale tak to... Na bieg wystarczyło? No. Ale ty kondycji nie miałeś złej. Nie, ja byłem zawsze w dobrej kondycji. Ale aczkolwiek były biegi, gdzie zdrowia brakowało, nie? Tak? No. Przytkało i co wtedy? Jechałeś na miękkie ręce? No, bardzo miękkie. Dłonie otworzone na manetkach, także no ciężko było nieraz. Nieraz było ciężko. Ale to nawet jak było się w najlepszej formie. No tak, no bo przecież te tory były zupełnie inne niż teraz. Teraz wygłaskane, ubite, no, a wtedy dokładnie. To przecież kopara. Dokładnie. Henka Gustafsson jeszcze jarał na pewno. Dużo zawodników palił, bardzo. Rickardson też palił. No co nie palił, palił. No ale on snusy też brał. Ale nie? To to podwójnie, nie? I snusa, i fajkę, i snusa, i fajkę. Daj ty spokój. No. Oczywiście absolutnie nie polecamy palenia i jesteśmy obaj przykładami tego, że rodzina. Jest życie po rzuceniu fajek. No pewnie, że jest. No. Rodzina. Dużo lepsze. Tak. I wtedy rodzina jest też zadowolona a propos następnego żużlosa. Piotrek, bo wy jak się pobieraliście z Mirellą, z panią Mirellą, to ty musiałeś mieć sądowną zgodę na to, tak? Tak. Dlatego, że ty miałeś 20 lat, a Mirella 17. Co ty? Mirella jest ode mnie starsza. Mirella jest od ciebie starsza? No, 67 rocznik. No to po co ci się... Bo ja byłem nieletni. No jak 20 lat miałeś, jak się pobraliście? Nie? No i nie mogłem. No to jak? I nie miałem 20 lat. Nie miałeś? 88 rok, no licz.
A ty jesteś który rocznik? 68. No to miałeś 20. 80. No, ale no to przez sąd musiałem. No to dobrze, no ale... Nie wiem, do ilu to lat tam było, ale musiałem przez sąd. Załatwili sobie sądownie, że możesz się pobrać z biletem. Nie załatwiłem się, byłem się spowiadać tam, nie? Wypytywali mnie. Tak? O co cię wypytywali? No, o pieniądze, czy utrzymam rodzinę i jak ja to sobie, wiesz. A. No. Ale to ile gdzie... zarabiam, ile co? Gdzie się tłumaczyłeś? Ci szczerze pewnie pamiętam, gdzie ja to byłem. W sądzie chyba normalnie. A, no bo jeżeli sądowny, no to przecież... No, normalnie w sądzie byłem. Co ty mówisz? Takie no, były historie? No ja jak orzechy. No dobra, a to było tak, że w piątek wy mieliście mecz w Toruniu? W Toruniu ligowy. Stal jechała? W sobotę Weselicho i w niedzielę mecz ligowy z Falubazem u nas. Ale wróciłeś z Torunia od razu po meczu? Nie. W sobotę rano przyjechałeś do domu. Rano dopiero. Wróciliśmy, no. I co? No pamiętam, no nie spałem, obcinałam jeszcze. Nie miałem kiedy do fryzjera nawet iść, no. Strzygła cię. Strzygła mnie. No. No nie wiem, na 10, że jakąś tam na cywilny. A Urząd Stanu Cywilnego był wtedy Urząd Stanu Cywilnego? Przy Kazimierza? Nie, no gdzie? Nie, no tutaj. Na Sikorskiego? Na Sikorskiego, centrum? Tak. Ta, Urząd Miasta, ta, no. Ta. No i co dalej? No, no i co? A kościelny braliście? No a jak? Ale gdzie, w Marwicach? W Marwicach. W twoim kościółku tam? W moim kościółku, ale w ogóle to dwa wesela były. Po co ci dwa wesela? Moja siostra i ja razem mieliśmy. Naprawdę? Tak. Jednocześnie? Podczas tej samej mszy ta. Ślubnej, tak? Ta. I wesele też podwójne? Tak. A popiliście na weselu trochę? Nie. Bo na drugi dzień były na kolejne drugi zawody. Poprawiny. Poczekaj, na drugi... Na drugi dzień były zawody i... Z Falubazem to był mecz. Z Falubazem i dopiero taka prawdziwa impreza to była po Falubazie. Po Falubazie. A mecz był wygrany? Tak. Bo to było tak, że była prezentacja i wy dorożką z Mirellą wjeżdżaliście, ta, nie? Tak, tak, tak. I... Konikami. Konikami i ludzie podobno skandowali Mirella Świst. No wszystko było. Tak? Krzyczeli. Tak, krzyczeli. Ale to nietypowa taka prezentacja. No fajnie, no w ogóle to było tak, że wiesz, że brał ślub, że nie będzie go dzisiaj, wiesz, a tu nagle wyjeżdżamy, nie? A tu cyk. A oszczędzałeś się na tym meczu w Toruniu, wiedząc o tym, że jutro masz ślub? A co się bierze oszczędza? To nie ma oszczędzania. No ja wiem, no ale wiesz, no nie jak, każdy jedzie... Jak nie, no jak nie jedziesz, każdy to jedzie, ślub, no, no tak, no ale co są? Wiesz co, Mirella też powiedziała w takim dokumencie, w czarnym charakterze, bo był czarny charakter, Gabriel Waliszko był u was w domu, że wy tak dyskutowaliście między sobą, że Mirella taka miastowa, a wzięła za męża wieśniaka z Marwic. No. Taki cytat to, taki jest. I tak rzeczywiście było? No tak było. Tak? No. Ale no, co pani Mirella w tobie widziała takiego? Oprócz tego, że byłeś żużlowcem? Nie, fajnego gościa. Tak? Nie, to w ogóle rodzice jej mówili, że no ty taka córka policjanta, teściu kapitan tu z Kwiatowej. A tu taki mały, drobny chłopaczek z wioski. A Mirella mówi, że i tak. Ten ma być i koniec. No i dobrze, a powiedz, bo w ogóle wy, bym ci, nawet jak my się niedawno widzieliśmy na takiej gali mini żużlowej, bardzo fajna impreza zresztą, to od razu można zauważyć, że między wami jest naprawdę przyjacielska relacja. I Mirella chyba też tak trochę tobą kieruje, co? Czy nie? Tak, wiesz, jest mądra kobieta, mądra dziewczyna. Tak, ale wy... Bardzo dużo jej zawdzięczam w życiu. I w tych ciężkich chwilach, gdzie były różne, wiesz, i... Kontuzje, wypadki i te psychiczne takie też, gdzie tam troszeczkę człowiek myślał po tych, co tobie pisali, mówili, wiesz. Też człowiek miał jakieś chwile tam, wiesz, zwątpienia, załamania jakieś. No to się nie da ukryć. Tu sobie możemy rozmawiać, śmiać się, wygłupiać, ale takie sytuacje były. Też jest tak, że pani Mirella mierzyła ci czasy, na przykład jak ty jeździłeś, startowałeś. Ona była takim twoim personalnym trenerem. Dokładnie. Ona mi dużo nawet, tak, w zawodach. Ja nawet potrafiłem do niej na trybunach zadzwonić, jak jest ze startu. Nie? No, no i tak, fajnie, skoczysz równo, ale później masz tak odjeżdżać, nie? Mówię, to jest okej, okay, nie? Taka instrukcja wystarczyła. No, a ty tłumaczyłeś, że słuchaj, to nie tak, może być tak. Nie, ja cię pytałem, jak motocykl idzie. On normalnie, ale jak tak, czy tak, no tak, nie? Czyli to... tak ciężko, ale idzie do przodu, nie? Czyli miał za mocno trochę. A jak tak no. Głośno, szybtego, to miał za mocno. Za mocno, nie? No. Pani Mirella jest też takim twoim przyjacielem, oprócz tego, że jest twoją żoną. No dokładnie. O to mi chodzi. Dokładnie. Bo nawet na tej imprezie, co byliśmy, na tej gali, to nie, żebym ja tam jakoś prześwietlał, bo po prostu siedzieliśmy, rozmawialiśmy, ale widziałem, że pani Mirella siedziała obok, rozmawiała sobie fajnie z jakąś koleżanką, ale mimo wszystko ona cały czas patrzyła. Widziała i słyszała. Wie wszystko, tak. No. Nie, to jest fajne, Piotrek. To jest fajne, bo wiesz, wy macie, no 88 rok był ślub, tak? Tak.
no to dzisiaj jest 2020, prawie już czwarty rok. No to jest 30 ile? 36 lat. No. 36 lat. No to zobacz, że po 36 latach niektóre małżeństwa się, nie wiem, nie rozumieją, niektóre się rozpadają, no. A u was widać, że to jest naprawdę chemia mocne. Cały czas jest, tak. Mocno związane to no. Jest. I to jest fajne. I tak ma być. No, Klaudia, czyli wasza córka, czyli moja... Znaczy to Klaudia nie była moją koleżanką ze szkoły, bo ja tam po pierwsze krótko chodziłem do tej szkoły, a po drugie, Klaudia, który jest rocznik? 8-8. No ja jestem 8-4. No to 4 lata różnicy. Klaudia ma syna Filipa, tak. Czyli Filip jest twoim wnukiem i myśli, że Filip będzie jeździł na żużlu? Tak. Jeszcze Kacpra ma. Jeszcze ma Kacpra. A jak dwóch. A Kacper jest młodszy, tak? Młodszy. Ile ma Kacper lat? 6. A Filip? 13 skończył. I ty naprawdę myślisz o tym, że Filip będzie jeździł na żużlu? Nie wiem, czy będzie jeździł. Próbuję. A jak mu idzie? Dobrze. Twój wnuk. Dobrze, mój wnuk, dobrze. W ogóle ci chłopcy to mają dopiero 13, to jest całkiem inaczej, jak to kiedyś było. My już byśmy bardziej dojrzali, no oni mają dopiero 13 lat. Czy tam 14 niektórzy już, nie? No. A my przychodziliśmy, mieliśmy 16. No tak. I kiedyś to się coś tam miało, jakiegoś komarka czy coś, a oni dzisiaj nic, oni tylko telefony. Telefonik, no. Telefonik, nie? No ale łapie, o co chodzi, Filip, jak tak, jeździ? Łapie. Czy jednak geny twoje ma? Jakieś tam nie dalsze? Wiem, czy ma geny, ale no jeździ, wiesz, to jak każdy, najeździć się nauczy, tylko później trzeba jeszcze się będzie ścigać. No dobrze, ale to jest tak, że on, na jakim on jest etapie? On gdzieś jest zrzeszony już, czy ma tylko... W klubie, oczywiście. W klubie jest normalnie zrzeszony. W klubie, tak. Tylko on się nie nazywa Świst? Nie. A jak się nazywa? Dygas. Dygas. Filip Dygas. Filip Dygas. Wnuk Piotra Śwista. Ta. Kiedyś odkryjemy prawdziwy talent. Tak. Ale ani Klaudia, ani pani Mirella nie mają nic przeciwko, żeby Filip jeździł? O, chyba coś jest na rzeczy, co? To najwięcej to ja mam, bo ja bym nie chciał, żeby jeździł na przykład, nie? Mhm. No ale mimo wszystko przykładasz rękę. Ja się boję, ja się trzęsę w ogóle o wszystkich. Ja mam wbrew pozorom, jak ja tam, jaki jestem, ale no. Ja mam bardzo miękkie serce. W różnych sytuacjach, jakieś tragedie czy coś, czy... I płaczę nawet. Nawet tak. Nawet ci popłaczę. I się wzruszasz. Wzruszam się. Ale rodzinę masz wspaniałą chyba, co? Ciotrek? Bardzo. Bo to widać. Bardzo proszę. Następny to podsunąłeś, to coś chyba... Nie, jest, tak równam nie. Bardziej tutaj. Joe Screen. No to krótko o Joe Screenie powiemy, bo ty jeździłeś z nim w Rzeszowie. Tak. Ale akcja... Częstochowy. Akcja w Częstochowie to jest, proszę ciebie... Piotrze, drogi, no historia żużla. Mhm. Kanon to jest. Zobacz. Chcesz zobaczyć? Nie, no, trochę, zobacz, no, ale tu. Są takie biegi. Łatwiej ci się będzie komentował. To był jeden z pierwszych. Mi się ten komentarz też podobał. To był taki bezstronny komentarz, że koniec. Ty jechałeś w białym kasku, Billy Hamill w żółtym. Żółtym. Joe jechał w niebieskim. Czy ty czułeś, że tam Joe się kręci? Nie. Czułem się, że się kręci. Niepotrzebnie na siebie tam czekaliśmy. O, Billy się ogląda, widzisz mu. Lepiej jakby pojechał prosto. Byście mecz wygrali. Gdyby wyjechał do przodu, a ja bym się zajął sobą i by było inaczej. A tak to, on poczekał, ja tam wyjeżdżałem, bo on zwalniał. Musiał jechać po samym krawężniku. A tak to by się może zadał gdzieś tam szerzej i by było inaczej. No i tu się szykowało. To jest mecz, to ma Michel, nie? Stal Michel w Częstochowie. Ta. I tu patrz, Joe Screen. Joe poszedł bardzo szeroko. To ostatnie okrążenie będzie. Tak, bo to już jest przedostatnie. Tu szeroko ci się pokazał. A, to następne tym będzie. Tutaj i teraz. I tu ostatnie okrążenie. Wszedł bardzo szeroko. Ja troszeczkę za wąsko wszedłem. Ale czułeś, słyszałeś? To ja... Nie. O, i tu wam przeszedł. No i przeleciał. No. I co wtedy pomyślałeś? No co, wkurzyłem się, co? Ale to nawet było w komentarzu, chociaż nie wiem skąd ten pan, który to komentował, słyszał, że ty podobno się położyłeś i krzyczałeś z podcastu, co ja zrobiłem. Nie. No ale to bzdura, nie? Nie, tam pierdzieli głupot. No, ale łokcie byś szedł. Nie, no szkoda, załamka. Nie, coś by się tam wywinęło może, wiesz, jakbyś wiedział, że jedzie i byłby jeszcze z tyłu, no. Gdzie byś mógł to zrobić, no to by się zrobiło, no bo jakby nie było szans, no to byś nie zrobił nic, nie? Po jakim czasie od zjechania, od zakończenia zawodów schodzi złość po takiej sytuacji? Oj, długo. Tak? Siedziało to w tobie? No, to trwa kilka dni nawet. Bo człowiek wraca myślami, nie? No, ale on był od was dużo szybszy, ten Joe Screen. No był, no i dlatego nas minął, no. Czyli można było zrobić tak? Ale widzisz, jakby jechał z frajerami jakimiś, no to... To by mu zamknęli bramę. To by mu zamknęli, nie? Ale no. Że my byliśmy takimi zawodnikami, a zresztą wszyscy mogę zauważyć, większość, 99% zawodników zagranicznych, obcokrajowców, to nie zrobią sobie krzywdy. Nawet jak widzisz, że ten zawodnik jest od niego szybszy. On mu zjeżdża, ale na tyle... Żeby mu zostawić to miejsce, nie? Fair jazda. No, poza a jakby trafił na innych Polaków, no to by...
mogło się to inaczej skończyć. Rozumiem. W tamtej sytuacji, czy wy o tamtej sytuacji jeszcze rozmawialiście z Ruskinem później, no bo jeździliście razem z Rzeszowem? Nie, nie. Nigdy nie wracaliście do tego? Nigdy, nie, nigdy. A zdarzyło szczerze. A zdarzyło ci się na przykład z Joe Screenem, bo Marek Cieślak zawsze o tym opowiada, że Joe to tam lubił sobie jakieś piwko strzelić. Zdarzyło ci się w Rzeszowie gdzieś tam posiedzieć z nim przy piwie? Ja nie mówię, że tam jakoś o jakimś wielkim chlaniu, tylko generalnie o tym, zdarzyło że po prostu, mi się. Tak? Zdarzyło mi się. Bardzo, ale to bardzo źle się czuło. Na drugi dzień. No, masakra. Ale jechałeś mecz normalnie. Masakra, a nie, to nie było przed meczem. Przeżyłeś. Przeżyłem, no. Ta, no co. Dobra, akcja też się zapisała chyba na zawsze w pamięci. W ogóle ten częstochowski tor służy takim akcjom, bo przecież akcje... Nie, fajny był, no bo to był jeszcze czarny ten tor, nie? Tak. No. Całkiem inaczej się tam jeździło. Prawda. I mi się wydaje, że lepiej. Na czarnych torach lepiej się jeździło? Nie, na tej geometrii toru. Aha. Na tej geometrii. Bo tam są, w ogóle Częstochowa ma otwarte łuki, nie? Tak. Emil mówił, że pamiętasz tę jego akcję Beczkę Śmierci? Tak. Co on przejechał? No. On mówi, że na innych torach to by nie wypaliło. Nie, Częstochowa ma, jak pojedziesz po bandzie, puścisz się po bandzie, tak jak on pojechał, to mówi... Bo łagodny bardzo, się wyniesie, to się wyniesie. A na przykład w Toruniu Rogala zawiniesz. No. Czy gdzieś. Wypadek. Wypadek, mówimy o Wiener Neustadt, to jest w internecie na YouTubie, ale nie zachęcam do oglądania tego, bo powiem ci, Piotrek, szczerze, że jak ja to oglądałem, to nie wyglądało dobrze. Mówimy o 16 czerwca 90 roku, to był półfinał Mistrzostw Świata Par. Ty reprezentowałeś Polskę z Ryszardem Dołomisiewiczem, pierwszy wyścig wygraliście, w drugim ty jechałeś ostatni, to w ogóle po sześciu jechaliście w tych zawodach, nie? Po sześciu. Nie ostatni. No z tyłu jechałeś. Ale nie ostatni. Przepraszam, jechałeś przedostatni. Tak? No ty, no zobacz sobie. Ja musiał zobaczyć. No to nie, no. No ale jechałeś z tyłu, no to no nieważne. No, jasne, przecież jasne. Ja już powiedziałem, że ty byłeś świetnym żużlowcem, moim idolem, jednym z moich idoli. To ostatnio to ci przyjeżdżało nie raz, nie? Dziesiątki razy. Tak, także nie gniewaj się za to. Ryszard Dołomisiewicz się tam z kimś ściął, on tam z krawężnika wychodził, spięcie było... Nie pamiętam, czy to był Perjonson, czy... No to nieważne, no ważne jest to, że jechałeś z tyłu, bo ty najechałeś na Rysia motor, nie? Nie, uderzyłem go nogą. Aha. Lewą nogą, gdzie mnie ściągnęło z motocykla, lewa noga poszła do tyłu od razu, cały i zamiast puścić ten motocykl, to ja go do końca trzymałem, nie? I wyprułeś ze 20 desek z bandy drewnianej. I wylądowałem. Przeciąłeś słupki, pas bezpieczeństwa i wylądowałeś w czwartym rzędzie na betonowych trybunach. No to wyżej, no. Ale to beton tam, to już nic, ale najgorsze to było chyba to, że jak barierka idzie, nie? I ludzie wchodzą, trzymają się barierki, to że na tą barierkę i dopiero na te betony, nie? Ale ty tam w ogóle... Nie. Pamiętasz cokolwiek, co? Ale start pamiętasz do tego biegu w ogóle? Nie. Nie pamiętasz, czyli zupełnie cię wyczyściło. Nic. A taka pamięć wsteczna, nie? A pierwsze co pamiętasz, to co? W ogóle z tamtego czasu, że się gdzieś obudziłeś? To, że się obudziłem w szpitalu. Ja słyszałem, że gdyby ten wypadek wydarzył się w Polsce, to ciebie by już nie było. Nie byłoby, na 100%. Bo to by zrobili, lekarz ci zrobił tracheotomię, czyli otworzył tchawicę. No i tam krew z tego, nie, gdzieś tam. Skrzepy krwi wypompowywali, krwi, no. Bo tak byś się po prostu udusił. Tak. No ty naszym Fiatem tutaj co był, kombi? No, mówimy o karetce. O karetce naszej? W ogóle, no. No to w Polsce się nie podejmowało wtedy podobno w karetkach żadnych interwencji. Żadne, co ci zrobią. A tam od razu na stadionie karetka stała, czy tam jechała, nie wiem. I zrobili swoje, nie? Podobno, bo ty tak powiedziałeś, że przeżyłeś tylko dlatego, że miałeś... Że lekarz mi to powiedział. Co powiedział? Że silne serce. Silne serce. Tak. I że wpływ... Mocne, silne serce. Wpływ mogło mieć to, że że mama ciebie naturalnie urodziła. Tak. Że nie urodziłeś się jakby w ramach cesarskiego cięcia, tylko naturalnie. Tak. Jednak to przejście jest ważne. No i... Ja długo kontakt miałem z tym lekarzem, z tym doktorem. A to Austriak jakiś, z tak? Z Austrii, tak. Tam były takie, na tym nagraniu, takie dramatyczne wołanie o pomoc lekarza, gdzie jest lekarz, to chyba Stasiu Maciejewicz. Tak, no bo oni tam, nie wiem dlaczego, ale zaczęli opatrywać tam tego... Ryśka, a ja tam leżałem, nie? I ten taki Niemiec, nie wiem kim on tam był, blondyn taki, no i Stasiu Maciejewicz, nie? Zaczęli krzyczeć tam. Co to były za czasy w ogóle? Już pomijam całą tę tragedię, która jest oczywiście najważniejsza, ale operator kamery stał nad tobą z kamerą, ludzie stali pół metra od ciebie, patrzyli. Przeciskali się, patrzyli jak ty leżysz, nie. Ale lekarza nie ma, nikogo nie ma, nie? No, bo ty byłeś tam... No bo szczęka była połamana, wiesz, no. To wszystko i... Właśnie co ty miałeś połamane w ogóle, pamiętasz? No, bo ty nie miałeś w ogóle szczękę, nie? Tak, szczękę, prawą nogę, prawą dłoń i lewy łokieć. A plecy, kręgosłup, to wszystko całe? Całe. Barki? Tak.
No prawa noga, tylko to kości wyszły przez skórę obydwie, nie? A ty do dzisiaj, a masz na przykład ślad tutaj po tym biciu? No jest ten. Takie. No masz trochę na szyi, ale no. To nie widać tego. No. Ale ty do dzisiaj jakieś skutki tamtego upadku odczuwasz? Takie, wiesz, że... Wiesz, ja miałem, że... I może to dalej, cały czas to mam trochę, że zapominam. Umawiałem się przykładowo. Pamiętam, jakieś tam były czyjeś na WF-ie imieniu, coś ze Stasiem Chomskim się mówiłem. Mówi, bądź jutro o 12, ten kwiaty gdzieś tam mieliśmy zawieźć komuś, nie? Mówię, dobra. Zajechałem sobie na drugi dzień na stadion, siedzę. A ty gdzie byłeś? Ja mówię, gdzie? No kwiaty mieliśmy na... O kurde, zapomniałem, nie? No. No, takie miałem, że no, zapominałem. Ale to może dlatego teraz jesteś taki punktualny. Bo umówiliśmy się tu na godzinę 10:00, za 10 Piotrek już wchodzi do studia. Ale to jest moja zaleta. To jest twoja zaleta, ale to może wynikało z tego, że czasem zapominałeś. Ja się nie spóźniam. To dobrze, to jest bardzo dobra cecha, Piotrek. I jak byłeś w szpitalu, to przynieśli ci jakieś cukierki. Co to było? Kukułki? Nie, czekoladki takie. Czekolady. A kto ci tu kibice przynieśli, tak? No, z Austriacy kibice, tak. To było już po kilku dniach. Widziałem, chciałem ugryźć, nie? I nie mogę przegryźć tej czekolady. Mówię, kurde, co jest grane? A nie mogę ani gęby otworzyć do porządnie tego. Kurde, co jest grane, nie? Patrzę, jedne zęby wbite tu u góry, a dolne z drugiej, wiesz. Ale w innym miejscu. W innym miejscu, przesunięta szczęka była, nie? A oni, najpierw miałem robione te wszystkie tutaj ręce, nogę, wiesz, te sprawy, a szczękę zostawili na deser, no. Ale poskładali ci dobrze. No, także nie, właśnie nie. Niedobrze? Inaczej, coś chcieli mi po zrobieniu szczęki, po dwóch czy trzech dniach chcieli robić jeszcze raz zabieg szczęki. Czyli łamać i jeszcze raz układać? To znaczy, może łamać tego nie trzeba było, nie wiem, nie? Bo to jeszcze po prostu inaczej ustawić. No, inaczej coś tam porobić, nie? No, ale już do mnie przyjechali i ja mówię, że nie. Że chcę się wypisać na własne żądanie i już miałem załatwioną klinikę twarzowo-szczękową w Szczecinie. No i przyjechałem do Gorzowa wieczorem, a rano już pojechałem do Szczecina. Ale na kołach z Austrii wróciłeś, tak? Tak. A kto po ciebie przyjechał? Kurde, ci szczerze powiem, nie pamiętam. No tak, bo to jeszcze byłeś przecież poturbowany, potrzaskany. A jak długo byłeś w Austrii w szpitalu? A nie wiem, 2 tygodnie? Ty jeszcze w tym samym roku, bo to było w czerwcu, a jeszcze w tym samym roku siadałeś na motocykl. No to już były chyba ostatnie zawody w Gorzowie jakieś. Ty w zawodach wystartowałeś normalnie? Ale chyba 2 biegi, czy 1 bieg. Tak, zawody. I jak się czułeś na motocyklu? Sił nie miałem. Dobrze się czułem, ale nie miałem sił. Ale był też taki u ciebie, bo wiele osób mówi, wielu kibiców, zwłaszcza starszych takich, którzy już tobie kibicowali i byli wtedy, jak to, mieli taką możliwość analizowania, wiele osób mówiło, że ten wypadek zatrzymał twoją karierę. No na pewno, wiesz, tam człowiek sobie mówi, że niby nie, ale to w podświadomości gdzieś tam w czasie siedzi, nie? Ale i co, że... Nie miałem, że zamykałem gaz, że się bałem czy coś, ale no... Coś się zmieniło coś po prostu. Coś się zmieniło, no. I podobno w kwietniu 91 roku, czyli rok później, wystartowałeś w eliminacjach jakiś mistrzostw świata chyba w Niemczech i do twojego boksu przychodzili koledzy z toru i nie mogli się, musieli się upewnić, czy Piotr Świsz na pewno tam jest. Tak, dokładnie. No. Ja miałem gazetę taką, Bahnsport, gdzie przyjechał gościu Niemiec do szpitala, jak ja byłem spuchnięty, taki łeb wielki, nie? Jak miał wodogłowie, bo to szczęka złamana. To jak żona przyjechała, to zobaczyła na łóżko ojciec i przeszli dalej. Nie poznali cię. Nie poznali mnie, no. No taki byłem spuchnięty, nie? No. No. Jak ja wstałem, pamiętam, do lusterka zobaczyć. Udało mi się tam doczłapać jakoś. Jak się zobaczyłem w lusterku, to nie uwierzyłem. Sam się nie poznałem. Sam zacząłem ryczeć. Mówię, naprawdę? No, jak była kocham. Ale no, masakra była. Ale miałeś wtedy takie myśli, że to jest koniec kariery i zmieni się teraz twoje życie? No to trochę tak. Tak? Trochę tak. Trochę no bo tak. Piotrek, no bo nie czarujmy się. Ja przyjechałem, byłem goły i wesoły. Ale ty wygrałeś drugie życie, tak naprawdę. No, dokładnie. I to nie raz. A jakie jeszcze miałeś takie upadki później? Znaczy, przepraszam, że cię o to pytam. Ja miałem tak, że jak przypierdzieliłem, to już konkretnie, nie? Nie było, że tam kurde gdzieś obdarłeś się lekko już, nie? Tam takich upadków to było masa, nie? Tam ale to rzeczywiście, ślizgów takich nie miałeś. Nie, ale takie jak już przywaliłem, to już konkretnie, nie? No. Jak wróciłem z Zielonej Góry, nie z Zielonej Góry, skąd wróciłem? Do Gorzowa, z Rzeszowa. Pierwszy sparring we Wrocławiu. Jak mi się nazywał? Zieja? Andrzej Zieja. No, Zieja, jak we mnie wjechał. Tu w parkingu wylądowałem też. Tak? Też nieprzytomny, do szpitala,
te się budzę, to rozwalone. I to na wejściu był prosto, nie? Mhm. I nie było dmuchańców. No nie było. No. Gdyby były dmuchańce, to ty byś miał zupełnie inaczej. To by inaczej no, życie potoczyło. Ja nie wiem, czy zobacz, że ja nie wiem, czy można porównywać, bo to inne miejsce na stadionie i tak dalej, ale ten twój wypadek w Wiener Neustadt na przykład, porównując z Grand Prix Fredrika Lindgrena, gdzie on poleciał w bandę. No. Pamiętasz to, jak się tak na kierownicy zaczepił? Tak. Gdyby nie było dmuchawca... No nie wiadomo, co by było. Nie wiadomo, co by było. A ty byś też wtedy się po tym dmuchawcu byś się albo od niego odbił, albo byś się śliznął. Albo by został nad nim. Nie? Albo byś tam. No. Tak. No. Takie warunki były, a nie inne i się jeździło. Czyli zobacz, że do wielkich tytułów szczęścia nie miałeś, ale chyba ważniejsze od tego jest to, że ty dzisiaj normalnie chodzisz. Nie, ja dziękuję Bogu, bo wiesz, są wywiady, pisze się, mówi się o karierach, o ile wygrałeś biegów, ile przegrałeś, ile punktów zrobiłeś, ale nikt nie mówi o tym, co my przeżywamy tak naprawdę. Jakie mamy problemy w życiu, dlaczego ja miałem przykładowo, że gnój chciał mi córkę zabić, chciał mnie zabić, grożono mi, że no, była taka sytuacja. Ale ze względu na twoją działalność sportową? Zakochał się pacan w córce i wiesz, no i mi groził tutaj, nie? No to przecież zabrali ją z dyskoteki, pistolet do głowy przyłożony. Ja o tym nie mówiłem, bo to po co to gadać, mówić, nie? My to możemy opublikować, Piotrek, bo to jest, wiesz, to co teraz powiedziałeś. No. No bo to już jest historia. No to historia, dlaczego nie? No było tak. Nie, wiesz, bo to są bardzo przykre rzeczy i trudne, nie? No tak, no. Ale już jest wszystko okej. Okay, no tak, oczywiście, to dawno było, nie? Mhm. No, ale sytuacje takie mamy w życiu, nie? Zostały nam jeszcze 3 żuż losy. Mhm. Bardzo cię proszę. Jedziemy. Stara Gwardia. Ty zaczynałeś, to były bardzo fajne nazwiska w ogóle, bo ty zaczynałeś u boku Edwarda Jancarza. W tamtych czasach w Stali, z kim ty się najlepiej rozumiałeś z tamtej ekipy w ogóle? Z Jarkiem Gałą. Z Jarkiem Gałą? 2 wieśniaki. On też jest z Marwic? Z Santoku. Z Santoka? Santoka. 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 Czy z Santocka? Nie, Santok. Czyli tam nad Wartą, gdzie... Tak. Noteć Warta. Noteć Warta się spotyka. Tak, niedaleko Gorzowa. Bardzo ładna miejscowość. No to fajnie się, zobacz, historia skończyła, że wy dzisiaj, jak rozumiem, wasze relacje są cały czas dobre. Bardzo dobre. Czyli Jarek Gała jeździ ciągnikiem, a ty mu tam, co tam krzyczysz? Jarek! Wyrównaj tu, polej tu. Nie? A on oczywiście... On jest pierdę! On jest zgrybus. No. No, ale rzeczywiście, bo ta stara gwardia, czyli Bogusław Nowak, który ciebie wygonił ze szkółki najpierw, później Edward Jancarz, który zrobił cię swoim następcą, to jest jakby historia, ale ze Stanisławem Chomskim... Ale tak, no właśnie, no bo tutaj czytasz, mówisz, no, recytujesz, a tak naprawdę mówiąc, nie słodząc tu, żeby nie było, że za Chomskiemu Stasiowi to będę słodził, ale najwięcej... to przebywałem i uczyłem się od niego. Ale w sensie zawodniczym, umiejętności takich? Tak. No ale Stasiu nie był jakimś wybitnym żużlowcem, z całym szacunkiem do trenera Stanisława Chomskiego. Nie, ale to nie szkodzi, no ale miał wiedzę, przebywał z takimi zawodnikami jak Jancarz, jak Nowak, jak Rębas, jak Towalski, jak Woźniak, jak Fabiszewski. Plech. Tak, także no wiedzę ma potężną. No tak, no bo... I on był trenerem i ja pod jego skrzydłami praktycznie wszystkie osiągnięcia, jakie tu w Gorzowie robiłem, to pod jego skrzydłami. Ale w czasie, kiedy ty byłeś, bo Stasiu był też trenerem, jak była ta słynna trójka Świst, Bajerski, Rikardson, nie? No. To wtedy Stasiu też był trenerem, chociaż później był tam Zenek Plech na chwilę i tak dalej. Jerzy Kniaś, świętej pamięci. Wtedy trener... Ale to chwilę tam nie było. Ja nie wiem, ale trener Chomski na przykład też zwracał ci uwagę na technikę jazdy? Też? Bo wiesz, dzisiaj trener to jest tak naprawdę, w młodzieży się liczy trener. Podpowiadał. Nie? No, podpowiadał. Oczywiście, jak najbardziej. Dużo widział na torze, gdzie atakułem, bo to my nie było telewizji, nie było czasu wychodzić tam oglądać biegów. To mówił, gdzie, który jak jedzie, gdzie atakuje, przykładowo od nich szybszy, jak nas gdzieś tam wyprzedzali, mijali, nie? Że on wchodzi tam szerzej, tu przycina, tu, albo tu wąsko wynosi się, wiesz. No a ty to... na przykład mówiłeś kiedyś, Stasiu, ja jestem żużlowcem lepszym i proszę mi tu nie mówić. Nie, broń Boże. Nic takiego nie broń było. Broń Boże, co? Czyli do nikogo by tak się nie powiedziało, no nie, ja przynajmniej. Piotrek, no ja nie wiem, no jak ja cię czasem słucham, to myślę sobie, że ty zawsze to co nawet zanim pomyślisz, to powiesz czasem. No nie, raz tak się zdarza, ale nie, no bez przesady. Czy wy dzisiaj macie czas na przykład ze Stasiem Chomskim, żeby, no bo ty w klubie przybywasz,
normalnie. Oczywiście. Macie czas, żeby sobie czasem usiąść i powspominać, jak to bywało kiedyś? O, cały czas to robimy. Tak? Cały czas. Ile się naśmiejemy, ile nam opowiadamy, nas wspominamy. No i to jest fajne. Między innymi dlatego bardzo dobrze, że ty wróciłeś do... Tak jak powiedział Jacek Golok. Cieszę się. Wróciłeś do Stali Golok. Cieszę się, ale zobacz, ile musiało płynąć warty w wodzie, ile musiało ludzi... Nawet wody w warcie. No. Ile musiało ludzi się zmienić, żeby do czegoś takiego doszło. I tu największe podziękowania to dla prezesów, nie? Czyli co, Waldek Sadowski? Waldek Sadowski i Daniel Miłostan. No. Mhm. No i jeszcze jedna osoba, której kiedyś serdecznie za to podziękuję. Ale teraz nie chcesz tego robić? Innej płci. Jakaś kobieta. A nawet dwie. Piotrek, jesteś... Nawet dwie. Jestem tajemniczy. Nie? Jesteś tajemniczy strasznie. Dom pedo z pełni deszczowca. Trochę tak jest, no. Karamba. Mhm. Ale i co? No to nie powiesz teraz? Nie. Zdecydowanie. Bardzo proszę, następny żużlos. Zostawiamy sobie wielokropek. Dojdzie do tego jeszcze. Bo my jeszcze... Młodzież. No właśnie, ale to zobacz, jak się ładnie te żużlosy ułożyły, no, bo jesteśmy w stali. I dochodzimy właśnie do sedna, nie? Tak, dochodzimy do sedna, czyli do tego... Co się teraz dzieje? Ty, Piotrek, jeździsz po stadionach z tymi dzieciakami. Jaka to jest młodzież dzisiaj? Z jakimi się pracuje? Sam byłeś dzieciakiem, sam zaczynałeś, mówiłeś o Marwicach Arena, mówiłeś o różnych innych rzeczach, a... Jest inna, ale jest fajna. Tak? Jest inna, ale jest fajna. Wiesz, bo ja na tej gali patrzyłem, mini żużlowej. Mhm. Jak oni na ciebie patrzą? Mhm. Ty to czujesz, jak oni na ciebie patrzą? Pewnie. Dobrze, co? Jeździcie po stadionach różnych. Jesteście mistrzem Polski drużynowym w 250, tak? Czy Puchar Polski? Drużynowy Puchar Ekstraligi. 250 cm sześciennych, tak. Jak jeździsz z tymi dzieciakami, to jakby jak ta praca wygląda z twojego punktu widzenia? Tobie się chce to robić, czy to nie jest, bo... Uwielbiam, chce mi się, ja jestem impulsywny takim człowiekiem, wiesz, szybko coś tu zmienić, pogadać, porozmawiać, wiesz. Mhm. Tylko za dużo nie chcę się też tam nie wiadomo jak aż tym chłopcom narzucać, bo to oni namawiać ich do czegokolwiek. Oni są młodzi, oni zaczynają, oni się uczą, oni raczkują, oni dopiero wyszli ze żłobka do przedszkola. No, już trochę przesadziłeś teraz. No, może z przedszkola do podstawówki. Ale już niektórzy mają czerwone paski, bo to też było fajne na tej gali, że no dobrze się uczy. Chłopak, wyróżnieni tak. byli ci chłopcy, mhm. którzy wyszli na scenę. I to jest bardzo ważne. Ja też tego długo nie rozumiałem. A to jest w życiu, bo żużel to jest przygoda. Żużlowcem się bywa, prezesem się bywa, ale człowiekiem trzeba być do końca życia i trzeba tą szkołę ukończyć, bo coś po tym żużlu trzeba dalej robić. Nie każdy zostanie trenerem, nie każdy zostanie w klubie, a życie leci dalej. Ja też to zrozumiałem, trochę późno też, ale udało mi się. A ty jesteś w ogóle magistrem przecież, tak? Nie? Ale ty, czyli ty 5 lat skończyłeś, czy ty skończyłeś licencjata? Pełne 5 lat. I jaki ty masz dyplom? AWF, mówimy o Akademii Wychowania Fizycznego. Jak ci się studiowało w ogóle? Przymykali oko, bo to świst? Dobrze, ale ciężko. Nie było właśnie za dużo przymykania, bo miałem kilka razy już uciekałem. Uciekałeś z lekcji? Ale to dużo, nie, kończyłem, mhm. chciałem kończyć. No, ale bardzo dużo mi, właśnie zawdzięczam też bardzo dużo mojej żonie, którą poszliśmy dlatego, na studia poszedłem, że ona poszła razem ze mną. A, czyli i kto od kogo ściągał? Ona od ciebie, czy ty? Nie, ja od niej. To znaczy, no. No i tutaj Krzysiu Kwilecki, doktor mhm. Krzysztof Kwilecki. Pomógł ci dużo. Pomógł mi dużo, mhm. tak. To kłaniamy się panu doktorowi. No. Natomiast jesteś trenerem młodzieży, jeździsz na zawody i na przykład jestem ciekaw, co powiesz, bo trzeba pisać papiery, jakieś raporty i tak dalej, i tak dalej. To jest męczące, czy nie dla ciebie jako byłego żużlowca? Nie lubię tego, no męczące. Tak? Ja chcę być trenerem, chcę tym chłopakom przekazać najlepsze to, co ja potrafiłem robić. A myślę, że potrafię to zrobić. Przynajmniej ja sobie tak myślę. No to po efektach widzimy, że potrafię. Że potrafię to zrobić i chcę to robić, a nie bawić się w jakąś papierologię, nie? No ale to wiesz, że to tak, no, tak trochę musi być. Ale masz taką umiejętność artykułowania tego, co chcesz przekazać tym młodym chłopakom, czy czasem krew cię zalewa i musisz usiąść i pokazać? No pokazuje się, oczywiście, siada się, pokazuje. Nawet zmusili mnie do tego, chcieli. No bo się zaczęli śmiać, nie? Jak chcecie, to ja wam pokażę, jak się jedzie na żużlo, nie? No i siadłem i szczęki im popadały, nie? Ale na 250 siadłeś? Nie, 500. 500. A co to za sztuka? Siadasz, odkręcasz i ogień. No ja przynajmniej tak mam. Ja dzisiaj siądę i mogę jeździć. No ja wiem. Tylko ty tak... wiesz, ty do pewnego czasu, nie? Wszystko fajnie. Ale dużo jeździłeś razy, często jeździłeś na... Nie, na... raz. Bo ktoś filmik nagrał w ogóle w internecie. Ja sobie pomyślałem wtedy, jak ja bym chętnie zobaczył Piotra Śwista na motocyklu. Raz wyjechałem. Bo ty... A
bo tylko swoje kombinezony masz. No i, widzisz, bo to jest tak, jak się nie najadłeś, to się nie naliżesz. Próbuję to zrozumieć, ale wytłumacz proszę. No i wiesz, jak czegoś nie zrobiłeś już tak, jak powinieneś to zrobić, to już później tego nie poprawisz. Nie dasz więcej rady. Namówili mnie, ale też tak się stało, że, że w tym motocyklu, dobrze, że wiesz, człowiek coś jeździł i jest kumaty, nie? Widzę, że coś ten motocykl zaczął latać, nie? Na boki. Na boki, ale jeszcze starta zrobiłem i zjechałem i rama chyba w dwóch czy trzech miejscach popękała. A czyj to był motocykl? Filipa Bęczkowskiego. Czyli młody jeździł na takim motocyklu? Nie, no to nie wiem, czy... No pod tobą raczej nie pękła, no bo ty nie jesteś jakiś. No nie wielki. Mam pojęcia, czy to się zdarzyło. Nie, bo na początku nie latała. To musiała być cała. No to dziwne. No. Ale jak się czułeś na motocyklu? Bo ile lat nie jeździłeś w ogóle na motocyklu? Od 2016 czy 2017 roku. Czyli z 6 lat nie jeździłeś. Po 6 latach siadłeś na motor i co? I od razu pełna maneta? No zrobiłem sobie tak ze 3 kółka spokojnie, a później pełna. Ale w swoim kombinezonie jechałeś? Nie. Miałeś jakiś, tak? A który miałeś swój kombinezon? Fioletowy czy nie, biały? Nie, stary taki. Stary po co u Niemiec szył ten Mauer kiedyś. Bo ty miałeś ksywę Twisty. Zakręcony, no. Zakręcony, ale to nie chodziło o twoją zakręconość, tylko chodziło o to, że Brytyjczycy czy Amerykanie nie mogli tego wymówić chyba, nie? Nie. Nie? A z czego to się wzięło? No, że... No jest, no widać, że ja wszędzie jestem, nie? No to prawda. I to tu, wiesz, i... Ale że się kręcisz w koło, dużo. Że się w koło, dużo. Czyli, no, że jesteś dużo twisty. Biegam, dużo wie, no. Ale ty miałeś też nad szlachetną częścią ciała, jak to się ładnie mówi z tyłu, czyli na lędźwiach, też napisane, miałeś kaczora Donalda i miałeś napisane sweet, pamiętasz? Co oznaczało to sweet z tyłu? Nie wiem. Ja wiem, że sweet to słodki, no, ale... No, ale nie wiem. No, bo ten pies był taki fajny. A tam był Goofy, czy tam był Donald? Nie, to był ten, co z Goofy, z tym psem się zawsze, wiesz, droczył. Aha. I wybiegł za... Tak, to wiesz, bał się go, a wybiegł za podium. Wow! Nie uciekł. Piotr, ty rzeczywiście byłeś nauczycielem. Ja się nie skończyłeś, wiesz? To jest zabawne, co ty mówisz. Ale wiesz co jeszcze, a propos, miałem cię zapytać, bo rzadko się o tym mówi, a żużlowcy mają wrodzoną, nabytą chorobę, nie wrodzoną, mają nabytą chorobę zimnych dłoni, nie? To nie, ja wiem, czy to jest choroba. No nie, no ja żartuję z chorobą, to no, ale... To do jakiegoś tam, wiesz, to później mija jakoś podobno. Tak? No, bo to jest od wibracji. Od wibracji, kierownica, no, motor żużlowy. Kierownica, motocykl, a kiedy, no dzisiaj to oni może tego nie będą mieć. Nie wszyscy przynajmniej, nie? A pokaż, że... Podaj mi rękę. Bo nie, no nie masz zimnych. Nie, zimne nie są teraz, ale jak jest zimno na dworze, no to palce się robią jakby nieboszczyka, nie? Czyli gorsze całe białe paznokcie, brązowe, czarne się robią, takie tak? ciemne. Wtedy masujesz sobie, tak? No trzeba, masowanie. No, żeby no, krew nie dopływa do dobrze, nie? Bo to wibracja, no kiedyś my jeździliśmy, to manetki były, bierało się jak słoiki. Teraz nie wiem, czy te słoiki, już chyba nie ma takich słoików z gumkami, wieczka miały i takie sprężynki się zakładało. Tak, tak, no. Tak, no. No to te gumki się brało, owijałeś na kierownicy, na manetce i plastrem tym lekarskim. I takim. Po co to się robiło? No, bo nie było manetek gumowych. Aha. I tak się jeździło. I tak się gaz wkręcało. No gaz i... Nie, się trzymało. No. Gaz i druga strona. I generalnie trzymałeś tak. No. Coś jak wyrwi rączka na nartach. No dokładnie, no. Jeździłeś na nartach, na wyrwi rączce? Nie. Co gumę ty... zakładało, no dętkę. Kiedyś, jak nie było orczyków, a jeździłeś na aha, nartach? Nie, to na takim już, no, jeszcze nie. Ja jestem trochę młodszy od ciebie, ale znam takie myki. No. Piotruś, zbliżamy się do końca nieuchronnie. Ostatni żużlos. Jak ci się rozmawia w ogóle tutaj? Bardzo dobrze. Austria. Australia, Piotrek. Aha, Australia. Mhm. Ja Australia. Właśnie chciałem dać dwa żużlosy Austria, Australia, ale mówię, to tak podobnie wygląda, że wiesz, że oko widzi tylko początek i koniec wyrazu. Tak jest. I się gubi środek. Australia to była chyba podróż twojego życia, co? I to zresztą nie jedna. Cztery razy. Dwa razy u Maugera. To jest Polskiego Związku Motorowego, na te turnie takie do niego. To były takie u nas zima, a tam po prostu tam, można było pośmigać. Tak, a dwa razy już prywatnie dzięki Simonowi Wigowi, świętej pamięci już. Jak raz już pojechałem, to już później się z racji tej, że jaki jestem, taki jestem. Wesoło było też. No to dwa razy byłem u Davida Tapa 500cc. No jak długo? Miesiąc czy no, więcej? No więcej, troszkę więcej. Ale całą rodziną byliście. Tak. Fajnie. Dostałeś też fajna anegdota jest taka, że kiedyś po zawodach dostałeś w głowę. No, dobrze. Co to się tam stało? Nie pamiętam, gdzie to byliśmy. I był w takim hangarze, wszyscy.
razem myliśmy motocykle, a obok było, a tam były crossowy tor był i pola golfowe były. No i ja wyszedłem na dwór i taki, ja to gorąco była cholera, mówię do córki, weź tego, odkręć wodę, ja się z szlaufa poleję tutaj głowę wodą sobie, nie? I tak się opłukałem od tego, podnoszę głowę i nagle jak mi coś przywali w czoło, aż klękłem. Zapałem się za głowę, nie wiedziałem, co się stało, no. I mówię, co to się nie? Głowa zdarta, krew wyszła. Joe Screen zobaczył. W ogóle myślał, że ja zemdlałem, że zasłabłem, nie? Mm-hmm. Ja dopiero pokazuję, mówię, że coś mnie w głowę uderzyło, nie? I patrzymy dookoła, patrzymy, a tam piłka golfowa. No i ale zaraz pobrali motocykle, bo tam były też crossowe tego. Zaczęli chodzić, jeździć, szukać, nikogo nie znaleźliśmy, nie? No. Ale były pola golfowe były obok, czy nie? Były, tak, tak, ale nikogo nie było, nie? To musiał jakiś Tiger Woods, nie wiem, młody, już tam przywalić. Porządnie, jak oni tam ten yardów musiał odpalić, nie? Historia jest taka, że z głową wszystko w porządku, z piłką wszystko w porządku, nawet ją masz w domu. Nawet piłkę, tak? dostałem taki uderzony przez piłkę golfową w Australii, nie? Ale to jest ten konkretny egzemplarz, ta piłka ci uderzyła w głowę, tak? Tak, tak. Piotrek, ta piłka będzie miała po tej naszej rozmowie będzie miała jeszcze większą wartość. Cenę, tak. Kończymy. Dziękuję bardzo. Lody Grand Gelato od Cascade Dairy. To jest oczywiście partner tego odcinka. Zresztą zjedliśmy bardzo dobre bardzo lody dobre. Z prebiotykiem. Strona grandgelato.pl. Na Instagramie także jest Grand Gelato Cascade. No i oczywiście to są jedyne lody włoskie i świderki z kompleksem prebiotycznym. No i Grand Gelato i Cascade Dairy to jest gorzowska marka, która sponsoruje też oczywiście młodych żużlowców Stali Gorzów, tak, i wszystkich żużlowców Stali Gorzów. Piotr Świst był gościem podcastu Mówi się Żużel. Jeszcze tylko informacja, Piotruś, jedna, bo państwo mogą nas też na... Od tego sezonu jesteśmy nie tylko na Spotify'u, Google Podcasts i Apple Podcasts, ale też na YouTubie. Zresztą tobie wysłałem linka do YouTube'a, rozmowa z Markiem Chućką. Ładnie ci się odpaliła? Super. No, bez żadnych problemów. Także zachęcamy, kto na przykład nie ma Spotify'a, a chce posłuchać, to na YouTubie jak najbardziej. Mówi się Żużel, wystarczy wpisać. I jeszcze jest jedna sprawa, bo Maciek Janowski podczas ostatniego podcastu przekazał mi we Wrocławiu dwa zestawy gadżetów. To są dwie torby, tam w środku szalik i parę innych drobiazgów od Maćka. Z tego względu, że nagrywamy tę rozmowę z Piotrem teraz, tuż po publikacji rozmowy z Maćkiem, więc jeszcze te osoby, które piszą komentarze na Facebooku, no chcemy dać szansę, żeby jeszcze trochę osób się tam pojawiło pod tym postem na Facebooku pod rozmową z Maćkiem, więc te osoby, które jeszcze się dopiszą podczas następnej rozmowy z następnym gościem wylosujemy dwie osoby, do których te gadżety od Maćka Janowskiego wyślemy. Ty nie miałeś, Piotrek, swoich gadżetów, nie? Nie, no nie mam. Inne czasy były. Przykro mi, inne czasy, no. Co ty miałeś na czapeczce? Miałeś Speedway napisane? Speedway, Scott i tam, wie, no to wszystko gdzieś tam się, co się gdzieś kupiło, nie? Zobacz, ile kapuchy koło nosa przeszło. Ile kapuchy przeszło, nie? No. Piotrek, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Za szczerą, fajną rozmowę. Dziękuję. Będziesz miał więcej kibiców po tej rozmowie. Mam nadzieję. Dziękujemy, kłaniamy się. Dzięki, pozdrawiam. Mówi się Żużel.